być poświęcone na etyce. No to jest taki termin, który jest zasadniczo mało znany. Wtedy go znajdziecie, ale zasadniczo mało znany też jest bardzo wieloznaczny. To znaczy, ktoś mówi o etyce, to niekoniecznie mówi to samo, co ja mam dzisiaj powiem. Na przykład w Ameryce słowo noetyka funkcjonuje, noetics funkcjonuje jako taka pseudonauka parapsychologiczna. Taki dziwny zjawisk, co przekracza takie normalne poznanie i jest jakimś takim rodzajem superpoznania przez intuicję, coś, co się nazywa noetyka. No to nie jest ta noetyka, którą ja się zajmuję. No i zasadniczo w Europie słowo noetyka funkcjonuje w innych znaczeniach. Jakbyście chcieli tak najchętniej, jak mam powiedzieć, co to jest noetyka, to wolę powiedzieć, że to jest poznanie przez serce. No jak wiecie, to jest bliskie już i Biblii, i wszystkiemu, no bo chodzi o to, jak to się poznaje przez serce. Często tak w życiu, jak wiecie, na początku tak spróbuję trochę dać pewnego rozumienia, jak my w życiu używamy, bo my wszyscy używamy noetyki, tylko nie tego nie wiemy. Tak jak wiecie, ktoś tam nie wiedział, że pisze, że mówi prozą, nie? No to właśnie my też wszyscy używamy noetyki, choć nie wiemy, że jej używamy. Na przykład, takie przykłady podawał, które pokażą nam, kiedy normalnie w życiu codziennym chcemy coś powiedzieć noetycznego, a właśnie szukamy do tego słów. Właśnie jak chcemy powiedzieć, że coś nas dotknęło głęboko, coś nas poruszyło, dotknęło, więc jakichś takich metafor używamy z języka takiego właśnie, czemu dotknęło, no bo to jest tak bliskie, tak bezpośrednie. Proste i bezpośrednie, już tak nie było daleko, tylko aż przyszło tu i już mnie poruszyło. No i właśnie, albo mówimy o sercu też, że rozum mi tak nie powiedział, ale serce mi tak powiedziało, tak? No i co to jest to serce? Przecież wiadomo, że nie o to serce chodzi, nie o ten mięsień, ale co to jest to serce? Wiecie, w Biblii jest pełno tych sformułowań o serce, poznanie przez serce, Bóg mówi na eks, mówi do nas na pustyni, jak serce do serca. I, no i to są wszystko opowieści o poznaniu noetycznym, czym ja się zajmuję jako filozof. Zajmuję się tym nie dlatego, że sobie znalazłem taką parafijkę, wiecie, nikt się tym nie zajmował, to ja się tym zajmę. Nie, bo jest to rodzaj namysłu nad moim życiem osobistym. No bo jak się kiedyś poszło, to następne spotkanie, poszło ze sercem, czyli jak się jemu uwierzyło, temu poruszeniu sercu i powiedziało się, to prawda. To, co mi mówi serce, jest prawda, bo rozum niekoniecznie. Rozum odpowiada, nie, to nierozsądne, to nie warto i tak dalej. Nie, ja temu jednak zaufam. Jak się to zrobiło, to potem, jak jesteś filozofem, to się zastanawiasz, co to takie prawdę zrobiłeś. Czemu ty ufałeś? Co ty ufałeś? Bo co to jest to serce, któremu ty ufasz? Co to jest za poznanie? To jest rodzaj poznania przez serce. Skąd ono się wzięło? To znaczy, skąd się wzięło i jaka jest jego wiarygodność? Ktoś powie, bo jak wiecie, w całej tej naszej, normalnym życiu, to jest też dyskusja. Nie wiem, jesteś głupi, że ufasz sercu. Nie ma nic takiego, rozsądek się liczy, a jeszcze inne rzeczy. A drugi powie, tylko to się liczy. Nawet jeśli źle na tym wychodzę, to ja nie przestanę temu ufać, bo jeśli coś ma wartość, to właśnie serce. No właśnie, no i to jest noetyka. To jest noetyka, to w ogóle, a skąd pochodzi to słowo? Czemu noetyka? Czemu takie dziwne słowo? Bo nie ma nic wspólnego z etyką, chcę powiedzieć. Znaczy coś tam ma daleko, ale w ogóle to nie ktoś może to rozumieć, że to jest noetyka, nie przyczyny noetyki. Nie. To pochodzi od słowa noesis z greckiego. Rzecz pochodzi z metafory Platona, którą w swoim dialogu państwo zawarł. Ja mam tam taką metaforę odcinka wspominaną. Powiedział, że wyobraźcie sobie odcinek, który jest podzielony na dwie nierówne części.
jedna i te dwie nierówne części pokazują dwa rodzaje poznania. Jedno poznanie nazywa się doxa, a drugie nazywa się epistemy. Poznanie doxa, gdybym miał to przetłumaczyć z słowa doxa, to najlepiej przetłumaczyć jako wydawanie się, czyli jak mniemanie, coś mniemam. Kiedy mówimy tak w życiu, że coś mniemam, to znaczy nie wiem jak jest, tak mi się wydaje. Tak? Czyli to jest takie poznanie niepoznanie, takie poznanie niepewne siebie. Tak? Podczas gdy epistemy jest poznanie pewne, wiemy. Dzisiaj często się tłumaczy to słowo epistemę greckie jako poznanie naukowe, właśnie, po prostu solidne. Ale to nie należy się z tym zgodzić. Powiedzmy, że nazwę je poznaniem pewnym. Też nie dokładnie to słowo pewne, bo się okaże, że noesis nie jest poznaniem pewnym. Ale nie będę wam na razie komplikował. Następnie Platon mówi, wyobraźcie sobie, że znaczy podzielcie też ten odcinek większy na dwa nierówne odcinki. Tak? Nierówne są? Mam nadzieję. Tak. To jest eikazia, a to jest pistis. Dla ludzi wierzących to słowo jest dość cenne, ponieważ pistis normalnie w Biblii, w Nowym Testamencie jest używane, to jest słowo, które się tłumaczy przez wiarę. Po grecku pistis w biblijnym języku znaczy wiarę, natomiast tu nie oznacza wiarę. Nie, na pewno nie religijny. Wiara w tym znaczeniu, jak mówisz, wierzę, że tak jest. Rozumiecie? No tak jak w życiu używamy, nie chodzi o wiarę religijną, ale takie, że nie wiesz na pewno, ale tak wierzysz, że tak jest. Nie? Że tak dowierzasz, ufasz, że tak jest. Eikazia to jest poznanie przez podobiznę. Otóż można poznawać rzeczywistość zmysłowo, tak jak ja was teraz poznaję, to znaczy widzę kolory, wielkość i tak dalej. A może być jeszcze gorsza sytuacja, to znaczy ja mogę nie widzieć tego, a mogę pośrednio to poznawać. Wyobraźcie sobie, że ktoś zrobi zdjęcie na przykład w tej sali. I ja będę patrzył na zdjęcie i będę poznawał, co było w tej sali, chociaż nie bezpośrednio, tylko przez odbitki, tak? Czyli odbitki, którym są fotografie. Patrzę na fotografię i poznaję. Może oglądać film, wtedy też nie poznaję tego człowieka bezpośrednio, ale poznaję o nim film i jakoś go poznaję, ale bardzo pośrednio, bo przez odbitki. Ale on mówi właśnie, ta eikazia jest poznaniem przez odbitki, więc nie ma dostępu do rzeczywistości, zmysłowego dostępu do rzeczywistości. Podczas kiedy pistis jest poznaniem, gdzie się ma dostęp do rzeczywistości. Ale wiecie, jak to jest z poznaniem zmysłowym, że może nam się wydawać, lub według niego to nie jest zbyt pewne poznanie, ponieważ się zmienia. Raz tak, zależy od prześwietlenia, od innego, myśli, że coś jest było czerwone, a się to jest zielone i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to poznanie nie jest pewne, dlatego należy do doxa. Właśnie to, te dwa poznania należą do doxa. No i to jest poznanie bezpośrednie zmysłowe, a to jest poznanie pośrednie. Dobrze. Następnie Platon mówi, wyobraź sobie i podziel ten mniejszy odcinek na dwa nierówne odcinki. Tak. Ok. Większy odcinek nazwij dianoia, a mniejszy noesis. Stąd nazwę. Widzicie? Noesis. Tak? Czyli co to jest ta dianoia? No, przez analogię do tego jest to poznanie rozumowe pośrednie, tak jak to było zmysłowe pośrednie, to jest rozumowe pośrednie. Kiedy to jest tak? No jak rozumowo coś poznajemy. Jak rozumowo coś poznajemy, no to jak coś wydedukujemy, że tak jest, no to żeśmy to poznali, ale tak nie wprost, bośmy tego nie widzieli, ale myślimy, no musi tak być, skoro to i to, tak? Skoro to i to, i to, i to, no to tak jest. No ale skoro tak mówisz, nie, albo coś, no to tak jest. Ale ja tego nie widziałem, albo ja tego nie doświadczyłem, nie? Ale tak z tego wynika. Trochę to teraz się wygłupiam, bo nie chodzi o to, się trochę miesza z tym poznaniem, ale rozumiecie, że to jest tego typu poznanie. Poznanie rozumowe pośrednie. Tak
matematyka cała na tym stoi. Matematyka, jak wiecie, poznaje się przez dowodzenie. Trzeba zawsze, co należało dowieść, tak? Było takie coś, no, tak, i to się w końcu to dowodzi, tak? Po prostu, krótko mówiąc, jest to poznanie, które opiera się na rozumowaniu. Ono też odnosi się do ludzkich pojęć i sądów. Co to, już właśnie nie wiem, czy trzeba aż tak tłumaczyć, no ale powiedzmy, no, pojęcie to jest, jak coś ujmujemy, my w naszym umysłu ujmujemy, mówimy kot na przykład, albo pies, albo człowiek, zielony, albo nie wiem, mądrość, to wszystko są pojęcia. Sądy to są takie zbitki pojęć, które są połączone przez jakiś czasownik, na przykład mówisz, kot jest czerwony. Dwa pojęcia, kot i czerwony i masz spójnik, który łączy te dwa pojęcia i to jest sąd, tak? Kot jest czerwony, jest sąd w przeciwieństwie do kota i do czerwonego, które są pojęciami. Teraz te pojęcia i te sądy służą do kolejne, jeśli jest cały ciąg tych sądów, to się właśnie nazywa rozumowanie. Kot jest czerwony, a czerwony jest kolorem, więc kot jest kolorem. Właśnie jakoś się rozumowałem. Tak. Kot jest kolorowy, nie kolorowy, tylko kolorowy. No i właśnie to jest takie poznanie. Więc tego się uczymy w szkole. Głównie cała matematyka się opiera na tego typu poznanie. No dzisiaj, można powiedzieć, cała nauka się opiera na tego typu poznanie, bo nauka ma taki paradygmat, taki model właśnie oparty na rozumie i na poznaniu matematycznym. Od czasu Cartesiusa matematyka, a potem fizyka matematyczna tak zwana, stała się, jakby powiedzieć, królową nauki. I to wszyscy się próbują upodobnić do tego. Nawet takie dziedziny, które się nie bardzo chcą same siebie upodobnić, to i tak się je upodabnia. Psychologia się upodabnia i tak dalej, więc stosuje się metody statystyczne, czy inne, no jak najbardziej, żeby tylko się upodobnić do matematyki, bo wtedy to się ma status naukowy. Jak się biedne polonistyki czy inne, bo nie bardzo mogą swojej naukowości dowieść, ponieważ nie chcą się zmatematyzować właściwie. A matematyka to jest to. Głównie chodzi o fizyka, zmatematyzowanie, jest modelem dzisiejszej nauki. To jest nieważne. Ważne jest, że jest jeszcze jedno poznanie. Poznanie pewne, już właśnie nie pewne. Ja nie wiem, jak to nazwać, to słówne. O czym się różni dianoia od neis? Dianoia się tym, tu jest taki przedrostek, dianoia, zobaczcie, że to noia, to też pochodzi od tego noesis. Dianoia, dia to znaczy poprzez. Czyli to jest poznanie nie bezpośrednie, a to jest bezpośrednie. To jest wtedy, kiedy ja dochodzę, że coś jest, a to kiedy widzę. Ale widzę nie w sensie widzenia zmysłowego, tylko tak widzę w sensie, no oczywistość widzę, tak? Takie, to jest oczywiste, tak jest. Patrzę i mówię, no jest. Ale nie, bo gdybym widział w sensie zmysłowym, to by było to. Ale to nie jest w sensie zmysłowym, tylko, no nie wiem, jak powiedzieć. No. Kapujesz i mówisz, tak. Czyli to jakby w sensie widzę, to rozumiem, no, rozumiem. Jak mówię, to nawet chodzi o rozumienie. Tutaj się dochodzi, bo tutaj ja to rozumiem, ale właśnie widzenie jest dobrym słowem, że ja to widzę, bo tutaj niestety będzie wszystko metaforyczne. Ja nie mam innego języka, jak tylko metafora. Nie mam innego sposobu mówienia o tym, dlatego że to jest poznanie poza pojęciami. Jeśli tutaj używam tych pojęć, sądów i rozumowań, to jest poznanie, które się wymyka naszym moim pojęciom, sądom i rozumowaniem. Ono jest obszerniejsze i bogatsze. Ja nie mam innego instrumentu, żeby o nim mówić, jak tylko niestety to. I to, co ja teraz wam mówię, paradoks polega na tym, że ja mówię stąd o tym, bo o tym się nie da mówić. Nie da się mówić, bo to jest niewyrażalne. To nas przeraża, przeraża też, ale przerasta, to jest większe od nas. Więc język, który używam, służy jak takie drogowskazy czy wskazówki. Ja opowiadając o tym, chcę was skierować, wasze rozumienie serca właśnie, na to coś,
ale każdy albo złapie, albo nie złapie. To jest trochę tak, jak się ewangelizuje albo o wierze opowiada. To też mówisz o tym, no i masz nadzieję, że ktoś to złapie. To znaczy, ty się dzielisz swoim, opowiadasz, jak ty to przeżywasz i masz nadzieję, że ktoś no, zacznie rezonować, krótko mówiąc, zobaczy to samo, ale musi zrobić to samo. Ty nie możesz mu nawet tego pokazać, bo to słowa tuż służą jako rodzaj przekaźnika, czy rodzaj nośnika, tak, komunikacji, ale zasadniczo człowiek to musi w sobie zobaczyć. I to jest trudne. No. Trudno mówię, bo to jakby człowiek musi w sobie odtworzyć to samo, co ty opowiadasz, tak? Dlatego cała tak naprawdę przygoda religijna, taka naprawdę samodzielna, kiedy człowiek czyni się wierzącym, to jest jednotyczne. Może się coraz lepiej będziecie rozumieć, czemu ja się tym zajmuję. Bo to jest właśnie najważniejsze. W ogóle wiara jest najważniejsza. Jak mówisz, że wierzysz. Jest coś takiego, że wierzysz w Boga, a goś nie widział. A wierzysz, no to co ty wierzysz? A mówisz, no ale jest. Ale jest. Ale właśnie to jest cały problem z etyką. Rozumiecie, że jakoś jest, ale nie można tego pokazać. Nie chce to się w ogóle ująć w słowa. Jest większy od nas, a jednak jest. I jakaś bezradność jest językowa przede wszystkim wobec tego. Bo jak to nazywać? Jak to nazywać, skoro to się nie daje nazwać? No to się nazywa tak właśnie, że się tylko takie wskazówki daje. No takie, wiesz, to tak, tak. Wtedy to, jak to znajdziesz w sobie, to jest to. No i Platon o tym mówił. I właściwie całą, jeśli Platona to wy kojarzycie zapewne z ideami, prawda? Bo Platon to idea. Właśnie cała nauka o ideach Platona to jest właśnie noezis. To właśnie tylko noezis, tylko te poznanie medyczne potrafi dotknąć idei. Z tym, że idee, musicie wiedzieć, to nie są jakieś rzeczywistości istniejące gdzieś daleko, w jakiejś dziwnej, przepraszam, przestrzeni. Tak nie, naprawdę, jak wielu ludzi uważa, w ogóle nieistniejące. To coś, co istnieje bezwarunkowo, to znaczy, jeśli co podłeś według Platona, jeśli cokolwiek istnieje na pewno, to na pewno istnieje idea. A reszta to nie ma. To na pewno jest. Bo gdyby to nie istniało, to nic by nie istniało i nic nie byłoby zrozumiałe. Inaczej, gdyby nie istniało, żeście tam doleliśmy, ale inaczej mówiąc, gdyby nie było prawdy, czy można byłoby o cokolwiek mówić? Przecież mówiąc, zawsze chcemy powiedzieć prawdę. Więc gdyby jej nie było, to czy w ogóle byśmy, czy by jakiś sens był w ogóle gadał? Rozumiecie? W tym sensie, że to warunkuje wszystko. I w tym sensie nie można nie wierzyć w ideę, bo inaczej byśmy się w ogóle nie gadali. Gdybyśmy gadali ze sobą i nie wierzylibyśmy w prawdę, ty i ja, to po co byśmy gadali? Byśmy się oszukiwali albo co, to nie miałoby żadnego sensu. Dlatego gadamy prawdziwie, że wierzymy, że jest prawda. Podobnie jest z dobrym i pięknym i innymi wielkimi ideami, że one według Platona muszą istnieć, bo one warunkują w ogóle wszystko inne. Gdyby ich nie było, nie byłoby w ogóle, nic nie miałoby sensu i w ogóle nie, życie nie miałoby sensu. W ogóle nas by nie było i tak dalej. Byśmy biegali jak zwierzątka. Zwierzątka nic nie wiedzą o ideach i żyją jak żyją. Człowiek różni się od zwierząt tym, że ma dostęp jakiś do idei, ale ma bardzo dziwny dostęp, bo je poznaje. Właściwie je ciągle szuka i ciągle nie umie ich nazwać. Bo co to jest prawda? Albo co to jest piękne? No ciągle tam coś powiecie, nie? Ale ciągle nie to, to nie to. Nie? Ciągle te słowa nie potrafią tego oddać, a jednak ciągle będziemy o tym gadać. To jest właśnie dziwne, bo nie umiemy tego wypowiedzieć, a jednak ciągle o tym gadamy. To znaczy, zobaczcie paradoks, musimy coś widzieć, ale widzimy w taki sposób, jakby to powiedzieć. No widzimy, a nie widzimy. No. Z Bogiem jest podobnie. Ciągle o Nim gadamy, a kto widział Boga. A jednak wszyscy o Nim mówimy. No to jakoś Go widzimy, ale jak Go widzimy, skoro Go nie widzimy? No jakoś Go nie widzimy, a jakoś Go widzimy. Rozumiecie, że to chodzi o jakieś widzenie nieświadome, które nasz rozum nie jest w stanie objąć. Jakby ten rozum nie widzi, że widzi. Ale widzi, ale nie widzi, że widzi. Jak się zaraz spojrzy na ten język, widzę. No ale widzę. To jest z miłością też tak jest, nie?
No, udowodnij mi, że mnie kochasz. No. Jak ty tego nie widzisz, to no, możesz robić, ale ty nikogo nie przekona. No, to jest coś takiego, że tego się nie da udowodnić. No, dowód i wykazanie zawsze pochodzi z dialogu. Tu jest dowód, tu jest dowód. Tego się nie da. Dlatego ja nazywam to poznaniem pewnym, pewne, a to oczywiste. To się normalnie w potocznym języku, to co jest pewne, to wydaje się tym samym, co oczywiste. No nie. No to oprócz może być coś oczywiste, a nie pewne. Bo oczywiste może być coś, a nie można tego udowodnić w żaden sposób. Jest to dla ciebie oczywiste i no wiarą Boga jest. Nie udowodnisz tego, a jest to dla ciebie oczywiste, jeśli wiesz. No ale spróbuj to udowodnić. No to coś tam kombinujesz, coś mówisz, ale no jest oczywiste. Dlatego w matematyce, jak się czegoś nie udowodni, to tego nie ma. Musi być dowód. Prawda? Jest taka kolejka, jest tam ileś tych twierdzeń, rozumiecie, takich wymyślonych przez kogoś, które ciągle nie mają dowodów. I czeka się na tych, którzy je zrobią, póki co one nie funkcjonują, bo ich nie dowie. Tylko to, co jest dowodzone, dowiedzione, istnieje naprawdę w matematyce. To, co nie jest dowiedzione, czy nie. Chyba, że istnieje jako tak zwany postulat albo aksjomat, czyli coś, co się przyjmuje bez dowodu. Wiecie, żeby coś udowodnić, to trzeba najpierw coś mieć za podstawę. Jak nie masz, żebym coś mógł udowodnić, to coś musi być pewne, muszę się czymś posłużyć. Coś muszę przyjąć, że jest pewne, no, ale co jest w takim razie pewne i tak dalej. Są całe dyskusje, nie będę w to wchodzić. W każdym razie tego typu strategie należą do poznania dialogicznego, natomiast to, co należy do poznania analitycznego, opiera się na oczywistości. Bardzo mi się podoba takie sformułowanie Wiktora Hugo, który nazwał Boga jak to było? Niewidzialną oczywistością. Niewidzialną oczywistością. Tak. Bardzo fajne sformułowanie. Znaczy, no oczywiście, ktoś to wie, że to jest oczywiste, ale to jest niewidzialne. No i nie możesz tego w żaden sposób udowodnić, ani pokazać. No i cały twój problem, nie? Bo starasz się o tym opowiadać, ale tego nie widać. Ale to jest oczywiste, no ale to dla ciebie jest oczywiste, dlatego nie jest oczywiste. No i co teraz? Rozumiecie problem? Z tym zderzamy się, no ja się tym właśnie zajmuję, jakbym powiedział, czym ja się zajmuję. Właśnie tutaj brat opowiada, że wszyscy tutaj ewangelizują. Ja się teraz zajmuję, tak powiem, jak to, co my robimy, ewangelizując. Filozoficznie się tym zajmuje. No właśnie staramy się przekonać do oczywistych rzeczy, ale niewidzialnych. Dla nas oczywistych, tak? Ale nie dla tamtych ludzi. Chodzi o to, żeby on, i on musi, żeby się przekonał, musi zobaczyć to samo. I wtedy też będzie dla niego to oczywiste. A jak nie zobaczy, to nie będzie. I on tego nie widzi. I ja, możesz gadać, on tego nie widzi. Czasem się denerwujemy z tego, prawda? Bo dla nas jest oczywiste i gadamy sobie, no nie widzisz tego? No nie. Nie. Denerwujące. Przecież to jest jasne. I właśnie to jest noetyką naszą, że noetyka to jest takie poznanie, które dla mnie jest oczywiste, a dla mojego bliźniego może nie być. Nie być. I jak teraz bardzo dziwne rzeczy, wiecie, bo Jezus jak to się radził? No, on sobie radził przez przypowieści. Przypowieść jest bardzo dobrym sposobem na prowadzenie serca. A Platon, o którym opowiadam, też robił przypowieści. Oto właśnie jest przypowieść. Tak, czy przypowieść, czy metafora, on właśnie takie rzeczy stosował. Co jakiś czas właśnie opowiadał jakąś, może nie przypowieść, ale metaforę, jakąś przenośnię, bo właśnie przez to my sobie jakoś przez analogię, bo przecież nie chodzi o żaden odcinek, ale ten odcinek się reprezentuje i tak dalej, i tak dalej. Ja coś zobaczę jako oczywiste. No właśnie. Jeszcze, żeby was bardziej naprowadzić na to, czym jest ta noetyka, mogę użyć jeszcze innych słów na to. To można powiedzieć, że to jest, bo tu teraz używają głównie takiej metafory widzenia. Wiesz, że to się widzę, ale widzę coś, co jest niewidzialne, więc widzę w sposób taki niezmysłowy, nie widzę oczyma. Zresztą zauważcie, że słowo oczywistość to do oczu pochodzi.
że niewidzialna oczywistość to też jest dziwne, bo coś jest naoczne, a jest niewidzialne. To jak jest? No, tu się jest język ma. Każdy no, jest jakieś, ale no to właśnie. Następnym takim słowem, które dość dobrze oddaje, w czym wchodzi, które jest używane w języku właśnie tym noesis, to jest w tym poznaniu noesis, to jest słowo wgląd. Może ono bardziej funkcjonuje, wiecie, w psychologii i innych takich rzeczach, gdzie się ma wgląd, szczególnie w kogoś albo w siebie, wgląd. To jest takie, zobaczcie, spojrzenie takie głębokie. Nie takie płytkie, że cię widzę i jesteś ładny, cześć, ale tak zobaczyłem twoje serce właśnie. Zobaczyłem twoje wnętrze. Przeniknęłem cię, tak? Swoim wzrokiem przeniknęłem i zobaczyłem, albo mi się duszę twoją zobaczyłem, tak? Że, i to jest wgląd. Można mieć wgląd w kogoś, albo masz wgląd w siebie już. A wgląd w siebie i widzę moją prawdę, czy widzę siebie. W sumie nie widzę swoje ręce. No, rozumiecie, to też jest takie, że jak ja nie mam wglądu w siebie, fizycznie nie mam, no to nie mogę tego przeniknąć, ale jednak uważam, że ja mogę się jakoś tak, jak się tak namyśla, to mam wgląd. Słowo wgląd od oglądu i w słowo, tak? Czyli mam takie wejrzenie w siebie. Tak? W języku psychologii używa się takiego słowa insight. To jest to samo znaczy w angielsku. No i to i psychiatrzy to używają. I psychoanaliza to używa, to słowo, i ono też oznacza wgląd, właśnie mieć wgląd w siebie. To już jest właśnie, to zahacza o poznanie noesis. Jeszcze takim innym terminem to jest intuicja. Ale nie każda. Jest na przykład intuicja kobieca, która nie jest poznaniem noesis. Ale jest intuicją. Co to jest intuicja? To jest takie poznanie nierozumowe. Nie zrozumiałe. Czekajcie, coś o intuicji kobiecej. Tak? Jest intuicja kobieca. Czyli jest to taka intuicja, która przynależy raczej no, naszej naturze zwierzęcej. No. Po prostu wynika z macierzyństwa i z czegoś. Taką rzecz byśmy też zaobserwowali w zwierząt. Tak? Taki instynkt byśmy to nazwali. Tak? No więc to nie o to chodzi. Nie o takie poznanie. Nie też chodzi o tego typu intuicji, jak dzisiaj. W dzisiejszej psychologii słowo intuicja oznacza tak zwane krótkie rozumowanie. Znaczy ktoś długo coś musi wyrozumować, żeby sobie, a to też tak szybko mu się wyrozumowało. Nie? No to jest, to są takie rzeczy, że jeśli ktoś ma dobrą wprawę, czy coś, to może po prostu w tym rozumowaniu, jak wiele razy coś robił, ma dużo doświadczeń, może uniknąć tego i jemu się szybko coś skojarzy z tym i idzie, i on nie musi tego. To na przykład widać, ja to zawsze podaję, bo to najlepszy przykład z kierowaniem samochodem. Jak wchodzisz pierwszy raz, to musisz wszystko przemyśleć po kolei i mówią ci, co masz robić. Więc tak, tak, noga, tego i po kolei musisz to wszystko wykonać. Po czasie staje się twoim nawykiem, to, tak? Już nie myślisz o tym. I przez to w ogóle myślenie ci się uwalnia i ty możesz szybko mówisz ruszam samochodem, tak? A na słowo ruszam uruchomi się ileś czynności, zauważcie. Przekończę kluczyk, to znaczy nawet nie wiem, ja bym się teraz zastanowić, co ja robię, rozumiecie? Już zapomniałem, co się robi, ale to automatycznie się wszystko wykona, prawda? I to jest takie krótkie myślenie. Za jednym ruchem załatwiłem sobie wiele rzeczy, prawda? To się czasem nazywa właśnie w psychologii poznanie intuicyjne, czyli takie poznanie, które ponieważ operuje instynktem, zastępuje część rozumowania tym instynktem, to szybciutko leci i przez to, no ale jest zwodne, bo jak wiecie, te instynktowne są ślepe często, no bo to jest nawyk, a jak się okaże nowa sytuacja, to nie. Trzeba się rozejrzeć. Tak, trzeba się rozejrzeć, stawić, no nie zadziała. No i dlatego to poznanie jest zawodne. Platon zna tego rodzaju poznanie i umieszcza je tutaj. I mówi o tak zwanych prawdziwych mniemaniach. Ono jest między tym a tym. To nie jest to. To nie chodzi o tego typu intuicję. Nie? No tak sportowcy mają tego, świetni sportowcy, czy ktoś rozumiecie, tak mają to wyćwiczone, że po prostu świetnie, instynktownie działają, a tam też jest intelekt jakoś. Bo to nie jest, że to jest intelekt, bo to trzeba rozumieć sytuację, jeśli gra w piłkę, to trzeba rozumieć, co tu jest grane, żeby się dobrze ustawić, prawda? I coś, trzeba rozumieć grę.
Więc, ale trzeba mieć intuicję, więc jest rodzaj poznania zmysłowego i rozumowego razem. I to się nazywa intuicją. To ja nie o tym. Nie o tym poznaniu. I nie to. To, co, o czym mówię, jest poznaniem, tak mówię, intuicją intelektualną. Ona nie ma nic wspólnego ze zmysłami, tylko tyle, że początek swój bierze od zmysłu, bo ja na coś muszę spojrzeć, albo coś mnie zapłania. Bo w tym sensie, że coś widzę, więc od tego zaczynam, ale zasadniczo nie jest to związane ze zmysłem. Jest to rodzaj takiego intelektualnego zobaczenia prawdy. No, co jest niezrozumiałe. Przypomina mi się na przykład coś jest niezrozumiałe. Naraz po prostu coś się wydaje prawdą. Przypomina mi się z tą widziałem nieraz taką sytuację, jak się ludzie nawracali na przykład, czy coś. No, ale przypomina się taką sytuację z Edyty Stein, która była filozofem i czytała Teresę Wielką. Czytała chyba Twierdzę Wewnętrzną, już nie wiem, którą jej książkę. I przeczytała ją, całą noc ją czytała. Czytała i jak już ją skończyła, zamknęła książkę i powiedziała, tak, to jest prawda. No, tak, wiecie, nic z tego nie udowodnisz. Po prostu, no to trzepnęło ją, można powiedzieć. Dotknęło tak głęboko i to, tylko to powiedziała. Pamiętam, jak mi ktoś kiedyś powiedział właśnie, że nic z tego, co ty mówisz, nie rozumiem, ale to jest prawda. Ja to wierzę, że to jest bardzo dobrze powiedziane. Wiecie, znaczy, co ta osoba chciała powiedzieć, że nic nie powtórzy z tego, rozumiecie? Nie jest w stanie odtworzyć tego, ale jest przekonany, że to jest prawda. Jest takie rodzaje poznania. Jakaś intuicja nam mówi. Intuicjo, słowo greckie nie, bo to chyba bole jest, ale to jest łacińskie słowo, które oznacza wgląd, wejrzenie w. Tak. Więc to jest takie głębokie wejrzenie w. A więc jeśli będziecie mówić o intuicji, to też w takim głębokim znaczeniu, to też to jest noetyka. Następne słowo, które też jest używane w tym kontekście, to jest doświadczenie. Z doświadczeniem jest kłopot, ponieważ doświadczenie są, sami znacie ze szkoły, czy z innych tam zajęć, że doświadczenie może mieć różne znaczenia. Człowiek ma głębokie doświadczenie, też doświadczenie w szkole jakieś zrobiliście, tak? Albo coś tam, więc... A tu chodzi o co innego. Tu chodzi o doświadczenie, w sensie doświadczam. Coś mnie dotyka. Więc ja tego doświadczam. To nie jest takie poznanie dalekie, właśnie jakieś dalekie. Ja to mnie dotyka, właśnie mówimy, dotknęło mnie to, tak? Dzisiaj mnie dotyka. To zresztą na spotkaniach modlitewnych się dotyka. To musi dotknąć. To jest coś tak głębokiego, to jest doświadczam tego, w tym sensie. I w tym sensie to słowo tutaj używam. No i ostatnie słowo, które już wspomniałem, które mi się kojarzy z noetyką, które często używam, to jest to słowo serce. A co ci mówi serce? Ale czy serce na pewno to powiedziałeś? Czy tylko z głowy też czasami? Tak? Z głowy to tak, a z serca jak? Więc to jest ważne, żeby zobaczyć, że to jest co innego, prawda? To serce jest właśnie jakby świadectwem tego poznania na nas. No właśnie, no to teraz tak mniej więcej widzicie, o co chodzi, jeśli chodzi o te same pojęcia, tak? Te same pojęcia, które my używamy, a zawsze o tym mówimy. Bez noetyki nie da się żyć. Są filozofie, które zaprzeczają istnieniu. W ogóle bardzo dużo filozofii twierdzi, że to nie istnieje do poznania. Natomiast bardzo właśnie te można powiedzieć, odnowy filozoficzne, które co jakieś tam parę wieków następują, to przeważnie są związane z kimś, kto mówi, a jednak to istnieje. I jakoś to pokazuje i wtedy wszyscy mówią, a to jest coś więcej niż rozum. To jest jednak coś więcej niż rozum. I to przeważnie ma związki religijne, nawet jeśli ta osoba nie jest religijna, to powoduje niesamowite rzeczy. Takie dwa przykłady wam powiem, bo w XX wieku po poznaniu noetycznym, chociaż nazywał go intuicją, to poznanie nazywał je intuicją, mówił Henryk Henri Bergson, czyli taki francuski filozof, noblista z literatury.
bo nie ma z filozofii Nobla, z literatury, ale, ale właśnie on zaczął pisać i przede wszystkim wykładać o intuicji, napisał swoją książkę na ten temat. I to było niesamowite odnowienie filozofii. Po prostu chodzi, walili tłumami na jego wykłady i słuchali tego i potem to stosowali w swoich w ogóle filozofiach, ale z niezwykłą siłą po prostu. Wielu ludzi się też przez to gdzieś orientuje. Sam Bergson się nawrócił, w ogóle był Żydem, myślał o przejściu na katolicyzm, nigdy tego nie zrobił, ale w każdym razie gdzieś był osobą wierzącą, ale też pociągał innych ludzi i też nakłaniał do tego typu aktów. Bardzo ciekawa historia jest tak zwaną fenomenologią. To jest taka dziedzina, która się rozwijała przed wojną, przed II wojną światową w Niemczech i później się rozlała na cały świat. Czyli Edyta Stein, o której wspomniałem, to ona właśnie stąd się wywodzi. I chociaż Husserl, który ją wymyślił, tą fenomenologię, która też jest odnowieniem tego rodzaju poznania, sam właściwie do końca życia był sceptykiem, to jednak jego uczniowie, to jest niesamowite, ilu ich się nawróciło. No, łącznie ze świętymi, którzy mam się też tajem, później, tylko w każdym razie ilu się nawróciło i spotkało Boga właśnie, a zaczęło się od filozofii, tylko dlatego, że ktoś ogłosił jeszcze raz, że jest takie poznanie. Jak ludzie, rozumiecie, to poznanie jak gdyby w sobie odkryją, to oni już potem stopniowo, że tak powiem, dochodzą do różnych innych wniosków. Chociaż sam Husserl, który o tym zaczął pisać, tak nie zrobił, to jednak jego uczniowie już poszli. I tam tych nawróceń, ja już nie pamiętam, ale jest sporo wśród jego uczniów po prostu. Bądź to na katolicyzm, bądź na protestantyzm, to już tam różnie. Hildebrand, który pisze o sercu, który napisał książkę o sercu bardzo znaną, był protestantem. Ale żarliwi po prostu. I ta filozofia, która się wydaje, że takim jest poznaniem nie wiadomo jakim, naraz po prostu potrafi zrobić taki podwór, bo wraca wrażliwość na tego typu doświadczenie. Bo jeśli jesteś tylko szkielka i oka, no to Boga nigdy nie zobaczysz, ani takich rzeczy nie zobaczysz. Jeśli uznasz, że jest takie poznanie, które ci przekracza, no to już jesteś niedaleko. To już jesteś niedaleko. Bo wtedy już będziesz słuchał czego innego, prawda? Bo już słuchał, to co bym nazwał, będziesz słuchał serca, prawda? No jak widzicie, no i tak, i taka jest kłótnia, bym powiedział, od wielu filozofii, jest bez przerwy kłótnia. Czy jest to, czy nie ma? Bo to łatwo zaprzeczyć, ponieważ jest niepewne, a oczywiste, jak jest coś niepewne, to się nie uda udowodnić. No więc ktoś powie, ja nie mam takiego, w ogóle nie poznaję w ten sposób. A ktoś powie, no to co, no to... pokażę wam przykład. No to co, to na przykład nie jest dla ciebie oczywiste zasada niesprzeczności, że nie możesz twierdzić i przeczyć tego samego pod tym samym względem? No bo wtedy sprzeczysz, nie? No jest to, ale to już my tak ludzie sobie ustalili, powie, że taka jest zasada i wszyscy, no a ten drugi powie, no ale nikt tego nie ustala, wszyscy się z tym zgadzają i wszyscy to uważają za oczywiste, że nie można twierdzić i przeczyć tego samego pod tym samym względem. No bo to się kłócimy zwykle, prawda? Z tego się śmiejemy zresztą, wiecie, przeważa właśnie z czego się śmiejemy. Śmiejemy się, jak to jest zasada niesprzeczności. No już, śmieszne państwa, przecież tak nie można. Właśnie się, no bo to śmieszne, wywołuje nas śmiech, bo tak nie może się, tak się nie mogło stać przecież. No. Jakoś tak, znaczy niekoniecznie zasada niesprzeczności, ale taka życiowa chociażby, tak? No. W tych abstrakcyjnych na przykład, się śmiejemy, naprawdę zasada niesprzeczności. Jest za chwilę, ale chodzi mi o to, że to jest oczywiste. Tylko teraz jest schudnia, bo to nie wystarczy, że wszyscy uznają zasadę niesprzeczności, bo jedni będą uważać, że po prostu no, to nie dotyczy rzeczywistości, nie ma czegoś takiego. Tylko myśmy tak jest niepisana umowa, że wszyscy ją uznajemy, ale na przykład no, można jej nie uznawać, ale no, życiowo nie za bardzo. Ktoś bardzo źle skończył, nie uznał tego. Ja to zawsze mówię, że rzeczy oczywiste na sali sądowej zawsze się zaczęły. Tam już nikt nie może powiedzieć. No bo tam jakbyś powiedział, no ale no, ktoś powie, no przecież jest oczywiste to, że świat istnieje, a on dla mnie nie jest oczywiste. No ale w sądzie to raczej powiedzą, to jednak jest oczywiste. I że jak jesteś filozofem, to jednak nie na sali sądowej. To się,
możesz wszystko kwestionować, ale tam już się nie kwestionuje takich rzeczy, bo jakbyś zaczął, no to byś powiedział, no oni ci powiedzieli, nie jest, ale to jednak jest tak, tak, ten świat istnieje, ty to zrobiłeś, co zrobiłeś, nie? Chociaż możesz to teoretycznie podważyć. Chodzi o to, że jest jakaś oczywistość, ale do tego nie ma zgody, skąd ona pochodzi. I w tym sensie poznanie noetyczne jest poznaniem, no właśnie, nieudowadnialnym, tak bym to powiedział. Jest to takie dziwne poznanie, dzisiaj sobie, jak z Bogdanem rozmawiałem, to przypomniało mi się ten Gauss, który taką rzecz powiedział. Właśnie to jest, co to jest, żeby my jeszcze wam przybliżyć takie poznanie, jak Gaussa, znacie pewnie krzywą Gaussa i tego, to się ze szkoły zna. I rzeczy, nieważne, w każdym razie wielki uczony, który tam pracował nad jakimś swoim twierdzeniem i zapytano go, no kiedy będą wyniki tego pańskich badań, a on powiedział tak, wyniki to ja już mam, ja tylko nie wiem, jak do nich dojść. Ale to jest właśnie to. To jest takie widzenie, które wyprzedza, ja już wiem, jak jest, tylko nie wiem, jak to udowodnić. Ja wiem, jak to. I on wie już, bo to widzi, rozumiecie? Ale nie może tego w żaden sposób pokazać. Właśnie brakuje mu nie do tego widzenia. Właśnie to jest to, że my często już coś widzimy, nie? Czy jak w nauce, czy ktoś już to ma tą wizję, ale to nie ma żadnej wartości, póki nie zostanie udowodniony. I więc on siedzi, żeby to poznanie sprowadzić do tego, tak? I żeby na podstawie tego to pokazać, no tak, no to jest to, no to wtedy okej, to wszyscy wtedy muszą to uznać. Ale póki jest tylko to, na razie tylko on widzi. No i właśnie bardzo mi się to podoba, tego Gaussa stwierdzenia właśnie, że wyniki to ja już mam, ale nie wiem jeszcze, jak do nich dojść. No na tym to polega. Bardzo często, jak się czyta wielkich matematyków, to oni mieli doświadczenie estetyczne, coś mu się piękne wydało. I to go tak zachwyciło, jakiś rodzaj równań, rozumiecie, taką harmonią swoją, że on to zobaczył i tam szedł. Ale on jeszcze tego nie umiał udowodnić, bo to się tylko piękne wydawało. W ogóle są całe prace na temat estetyki w matematyce, jako estetyki, jako motywu w matematyce. To jest dziwne, bym powiedział, no jak to? Co to matematyka i estetyka może być? No właśnie tak, że motywem odkrycia matematycznych jest doświadczenie piękne, bardzo często. Że już się komuś piękne coś wydało i on mówi, no to musi być prawdą. Ja tylko nie wiem, jak to pokazać. Potem siedzi całe, wiecie, życie, żeby pokazać to, co i tak wie, ale nie może w tego udowodnić. Ja myślę, że w ogóle jest pięć takich dziedzin, które ja wymieniam, gdzie poznanie noetyczne bardzo mocno występuje. To jest właśnie poznanie prawdy, czyli to się wiąże z tym i z nauką, i ze wszystkim. Poznanie dobra, czyli cała nasza, bym powiedział, moralność, tak? I to jest to, o co się święty Paweł na przykład bije, ciągle przeciwstawiając no właśnie serce, czy wiarę prawu. Prawo jest tam. Jak to, to to. Jak to, to to, to to, to to, to powinieneś zrobić. Widzisz żebraka i mówisz tak, no jest przykazanie, że mam pomagać żebrakowi, czy coś tam, nie? No to idę i mu pomogę. I to jest, rozumiecie, właśnie wniosek jest, tak? Nie jest, że mnie ten żebrak poruszył, tylko no jest przykazanie, no to bądź konsekwentny, ponieważ jesteś wierzący, no to będziesz tego słuchał, teraz zrobisz takie wnioski i w końcu mówisz, no dobra. Z żebrakiem ma to tyle wspólnego, że on tam siedzi. No. Ale możesz mieć inne przeżycie, właśnie neetyczne, kiedy popatrzysz i wzruszysz się tym człowiekiem. To rzadko się zdarza, prawda? I nie potrzebne ci żadne przykazanie, bo po prostu to wzruszenie, chcesz mu pomóc, żeś się jakoś go umiłował. No nie wiesz czemu, ale poruszył cię ten człowiek, tak? I dasz mu, bo no, dotknęło cię to. Rzadko to się zdarza, my przeważnie niestety funkcji przykazań funkcjonuje. Ale zdarza nam się, że nas coś poruszy bezpośrednio, jako poruszenie serca. I ty to zrobisz, wiesz, że nie, mógłbyś nawet nie wiedzieć, że są przykazania i tak byś to zrobił, bo cię to rusza, tak? Czyli w moralności jest coś takiego, choć nie zawsze. Tak jak większość naszego życia intelektualnego dzieje się tutaj,
dianoi, a czasem my to widzimy, coś tu dietycznego, bo przynajmniej rozumujemy, jak ja teraz na przykład, ale coś w pewnym czasie tam zrywamy i coś widzimy. Tak też w moralności większość naszego zachowania to są zachowania oparte o przykazania, o jakieś normy, które uznaliśmy za słuszne, no i one nas wchodzą. Trochę to jest tak, że nie sposób jest tak żyć. My jesteśmy, to poznanie noetyczne jest poznaniem, które my, jakbym tak miał pokazać, to na palcach dosięgamy. To jest dla człowieka nienaturalne wręcz poznanie. To znaczy ono jest większe niż człowiek, ponieważ człowiek na ileż możesz stać na palcach, długo nie wytrzymasz. Musisz stanąć, pochodzisz, no jakiś czas się możesz, trochę to w tym sensie jest dobra metafora, nie? Że to na palcach się długo nie wyżyje, ale to jest wtedy, żeby to poznanie w sobie odkryć, to jest takie trochę, jak człowiek staje trochę na palcach, to nie jest na jego miarę, większe niż on. No to mamy co? Poznanie prawdy, mamy poznanie dobra, tak? Widzicie już to, no poznanie piękna, jasne jest. Kiedy jest poznanie dobra? W sztuce. Nie wiem, czy tam się zdarzyło coś tworzyć. Ale to jeszcze jak? Bo trzeba tworzyć pod tak zwanym natchnieniem, bo tylko o takie tworzenie chodzi. Bo tak jak ktoś się tworzy, tam coś, to można stworzyć. Coś mu łączy, nie łączy, ale tam natchnienia żadnego nie ma. Potem też tego nikogo to nie rusza, bo nawet jego samego. Bo to też było... Najbardziej nas rusza coś, kiedy chcieliśmy uchwycić coś, co nas przekracza. Jeśli zdarzyło wam się pisać wiersz, z wierszem jest fajnie, ale pod natchnieniem. Tylko takim... Rzadko jest takie coś, bo przeważnie nie ma natchnienia. Biedni poeci, tacy prawdziwi, bym powiedział, to siedzą, czekają, aż ono przyjdzie, a ono nie przychodzi i gryzmolą i to ciągle nie to, że to nic nie ma, no, nic nie porusza. Ale przyjdzie, że porusza i on pisze, tak? I cierpi, bo musi to wyrazić i to jest właśnie fajne. Bo zobaczcie, jak tam to wygląda wyraźnie, to poznanie niewidzialne, oczywista niewidzialność, tak? Niewidzialna oczywistość. Właśnie, niewidzialna oczywistość, że ja to widzę, przecież, że skoro ja ten wiersz piszę i skoro widzę, że to nie tak, tylko tak, no to znaczy, że ja to już jakoś znam, ale przecież jeszcze tego nie ma, rozumiecie? Jeszcze tego nie ma, a ja już to jakoś znam. Czy jak to znam, skoro tego jeszcze nie ma? No muszę to jakoś przeczuwać, tak? Właśnie przeczucie, następne słowo. Jakoś muszę to czuć i to mnie prowadzi i mówię, kurczę, to nie to, nie to. I nawet kilka dni mi stwarza, no nie to, nie to. A skąd wiem, że nie to? Przecież nie wiedziałbym, że nie to, jakbym nic nie poznawał, więc ja muszę widzieć nie widząc, tak? Bo nie widzę, nie ma tego wiersza. A jednak go tworzę i tworzę. W końcu wiem, no reszcie. To skąd wiem, że reszcie? Wreszcie, co ja wyraziłem? Wyraziłem coś, co znałem, ale nie mogłem wyrazić właśnie. Czyli ująłem w pojęcia i sądy coś, co pierwotnie poznawałem poza pojęciami i sądami. Tak? Czyli coś, co mnie przekraczało. No to jest takie poznanie. Czyli jak mamy? Poznanie prawdy, poznanie dobra, poznanie piękna. Macie trzecie takie miejsce, gdzie występuje noetyka. Czwarte, miłość. Chyba nie muszę wymagać. No mówisz, kocham ją na przykład. Skąd wiesz, że ją kochasz? No nie wiem, no. Wiem i nie wiem, jak ja mam to pokazać. Wiesz to. Ale tak popatrzysz, właśnie nie wiadomo, czemu ją. No nie, w racji nie widzisz. Nawet ci się wydaje, że no nie. Tak sobie nie wyobrażałem tego, no ale ale tak jest. I nie wiesz czemu, nie rozumiesz, nie rozumiesz tego, nie umiesz tego w żaden sposób udowodnić. Nawet ci się to nie skleja z twoim doświadczeniem ani z tym, ale właśnie tak jest. Czyli jakoś poznajesz, ale nie wiesz czemu o tam chodzi, bo to nie było rozumowane. Spadło na ciebie przeważnie i myślisz sobie, kurczę, nie rozumiem tego, ale tak jest. Tak? Miłości tak jest. Też, dlatego miłość jest też taka łatwo falsyfikowana, bo jak spojrzysz na to i właściwie mówisz, no i co? Co to ma być z tym? A czemu to ma służyć? To w ogóle takie pytania, które miłość nie umie odpowiedzieć, no bo do czemu służy miłość? Niczemu. A to się nie opłaca przeważnie. No i tak dalej. takie coś, bo właśnie poznanie medyczne niczemu nie służy. Ale nic pomóc. To znaczy,
Ono jest celem, więc ono już niczego innego nie służy. Ono jest dla siebie samego. Naprawdę, tak? No to z miłością to rozumieć. No to tak, to z miłością. No i ostatnie to jest to, co byśmy nazwali religią, mistyką, czy coś takiego. No to jest piąta dziedzina, gdzie jest poznanie noetyczne, gdzie macie, no właściwie wiara jest. Wiara tak naprawdę, jak mówimy, że czyś wierzysz, to jest poznanie noetyczne. No właśnie niewidzialną oczywistość. To słowo w ogóle, to w ogóle Paweł to w ogóle wprowadził. To jest w ogóle, nie wiem, czy wiecie. My tak zawsze, my nie rozumiemy w ogóle w naszym kontekście kulturowym chrześcijańskim, nie rozumiemy w ogóle z innych religii, bo w ogóle chrześcijaństwo jest jedyną religią, w której wiara w ogóle jest istotna. W żadnej innej religii nikt się nie pyta, czy ty jesteś wierzący lub niewierzący. W ogóle to jest pytanie bez sensu. Nikt tak nie definiuje siebie. Nikt się nie pyta o wiarę. To w ogóle Paweł zrobił. Nawet w judaizmie wiara nie jest istotna. Masz przekazania przez trzech wierzy. Obrzezać, przekazania przejąć i Rzymem w jednym z pamiętam. Ale nie wierzący. I Paweł to robi w bardzo dziwny sposób. Nie wiem, czy znacie taki fragment, ja sobie go pisałem, skoro jestem tutaj tak pobożnym towarzystwie, to powiem trochę właśnie takiego, co zrobił Paweł, wiecie? Co zrobił Paweł? Więc Paweł, to jest liście do Rzymian. To jest liście do Rzymian i on tam interpretuje inaczej pewien cytat z powtórzonego prawa, który był rozumiany jako przykazanie, jako polecenie. Zresztą tak jest, ja wam to przeczytam. Natomiast Paweł nadaje temu inne znaczenie. Zresztą w tym samym tekście już powtórzonego prawa, bo to jest ważne, żeby to rozumieć, bo widzimy dopiero, co zrobił Paweł z religii żydowskiej, to znaczy jak ją zmienił. Jak ją zmienił? On naprawdę ją przemienił i nadał zupełnie inny kierunek. To znaczy on czynił z wiary, z tym, co dla chrześcijana jest podstawowo. Często się mówi, że chrześcijaństwo nie jest religią, tylko jest wiarą. No właśnie dlatego, żeby podkreślić, no że on jest. No bo religię można tu przeżywać to, a wiarę tylko tu się da przeżywać. Chodzi, że ja muszę uwierzyć, sam muszę to zobaczyć jakoś, tego Jezusa czy tego. Przeczytał wam to, bo to z tego tekstu, jak się już tak zaczniesz czytać, to wynika, ale to dla Żydów wcale to tak nie wynikało. Więc powtórzonego prawa mówi tak. Pan Bóg twój dokona obrzezania twojego serca i serca twych potomków, żebyś umiłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, po to, abyś żył. Wszystkie te przekleństwa ześle Pan Bóg twój na twoich wrogów i na tych, którzy cię nienawidzą i będą prześladować. Ty znowu będziesz słuchał głosu Pana, wypełniając wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daję. Zobaczcie, chodzi o polecenia. Na przykład, wykonywać. Pan Bóg twój poszczęści tobie w każdym poczynaniu twojej ręki, w owocach twego łona, przychówku bydła i płodach ziemi. Bo Pan na nowo będzie się cieszył ze świadczenia ci dobrodziejstw, jak cieszył się wyświadczając je twoich przodków. Jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego prawa, jeśli wrócisz do Boga swego z całego serca i z całej swej duszy, polecenie to bowiem, teraz słuchajcie, bo pewnie znacie ten cytat, polecenie to bowiem, które ja ci dziś daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Ale zobaczcie słowo polecenie. To jest hebrajskie haddabar. Takie słowo hebrajskie, które można tłumaczyć jako rzecz, sprawa, powiedzenie, słowo, ale też polecenie, przykazanie. Tak? Polecenie to bowiem, które ja ci dziś daję, nie przekracza twych możliwości, nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było wiedzieć, któż tam wstąpi, któż do nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełniamy je, i wypełnimy je. I nie jest za morzem,
aby można było powiedzieć, któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, abyśmy słuchać mogli je wypełnić. Słowo to bowiem jest bardzo blisko Ciebie, w Twych ustach i w Twym sercu, byś je mógł wypełnić. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i śmierć. Śmierć i nieszczęście. Ja Ci dziś nakazuję miłować Pana Boga Twego. Ale i teraz przeczytam Wam, co Paweł zrobił z tym tekstem. To jest powtórzonego prawda. I teraz Paweł jak nie interpretuje. Nie bez racji, bo tutaj jest mocno sensu. Ale jednak chodzi o to słowo hadabar, chodzi o polecenie. To polecenie nie jest trudne, mówi tekst, tak? Ono jest blisko Ciebie, jest już tutaj, tu i może się zawsze pojawić. Jak nie wypełnisz, to weźmie użycie, tak? A Paweł mówi tak. Ponieważ słowo hadabar jest tłumaczone przez greckie rema, a rema tak samo znaczy słowo, ale może właśnie być powiedzeniem. Słowo, nie w sensie polecenia, ale też słowo. To, co się wymawia. Teraz posłuchajcie, Paweł. To jest Rzymian 10, 8, 10. Ale cóż mówi Pismo? Słowo, więc właśnie tłumaczenie, nie jako polecenie, tylko to się teraz... Słowo to jest bliskie o Ciebie, na Twoich ustach. I w Twoim sercu. Ale jest to słowo wiary, którą głosimy. Właśnie teraz pokazuję, jakie słowo. Bo tam wyglądało, że trzeba wykonać jakieś polecenie, żeby być zbawionym. A teraz on mówi, nie polecenie. Chodzi o to słowo właśnie. Je trzeba wymówić. Ale jakie to słowo trzeba wymówić? On mówi, jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Czyli bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Rozumiecie, że w to miejsce, w którym było polecenie, Paweł wstawia wiarę. I jeśli teraz ty w wierze to powiesz, to nie chodzi o to, że ty coś będziesz robił, czy nie robisz. Samo to powiedzenie, samo to rema cię zbawi. I to jest typowo chrześcijańskie. Żadna inna religia tego czegoś nie żeby przez samo uznanie, że Jezus jest Panem, czy przez samo wyznanie, czyli tak naprawdę, jakbym filozoficznie powiedział, przejście w ten świat z tego po prostu i uznanie, że no jest coś, co mnie zbawia, gdzie ja się oddam całkowicie, choć tego nie rozumiem, uznam w ogóle, jakby otworzę się w tym miejscu, to ja się zbawię. I dlatego my chodzimy, my chrześcijanie mówimy, wierzysz, a to tylko my tak chodzimy. Gdyby to był muzułmanin, to mówił, uznaj tego Allaha i poddaj się mu. To jest tam. Tam jest islam, to znaczy uniżenie. Jak się to tłumaczy? No uniżenie. Że masz się uniżyć i przyjąć. A my chrześcijanie mamy z tą wiarą jak obsesję wiary. No po prostu, że trzeba wierzyć, to jest to. Nie o przykazanie Boże, o wiarę. Ale to Paweł zrobił. Znaczy Jezus zaczął to, nie? Można powiedzieć, ale ten to przeniósł na grunt religijny i to zdefiniował i to tak podał. I od tego czasu my wszyscy jesteśmy, że tak powiem, z tą wiarą po prostu, że uwierz. Jak uwierzysz, to jesteś zbawiony. I właśnie, że to polecenie nie jest nawet czymś do wykonania, to jest tym, że ty w sercu uznasz. No zobaczcie, to jest właśnie noetyka. Że to tak jakby... to się śmieje, co ja robię. To jest tak, jak wiecie, ja teraz mówię to, jakby, to jest tak, jak filozof mówi o tym, no, bo kto się tym zajmuje, no to by powiedział, no tchawica się złożyła, to tego, to ja tak technicznie mówię o czymś, nikt się nie zajmuje, ponieważ mnie zastanawiało zawsze, co ja robię ewangelizując. No właśnie namawiam ludzi na otwarcie się na to. Co jest ważne, i to jakoś jest też poruszające, i tym może zakończę, to, że to jest poznanie jest poznaniem darmowym, tak jak wiara jest darmowa, i jak jest darmo inaczej. Czyli czymś, co jest absolutnie nie do zrobienia. Widać to we wszystkich tych dziedzinach, które wymieniłem. Ten naukowiec, który, słuchajcie, czeka, aż go olśni, nie może i cierpi, nie ma, nie widzi i już, i męczy się, i jak nie zobaczy, to nie ruszy. I nie jest w stanie przewidzieć, może nie zobaczy, a może zobaczy, nikt tego nie wie. On też.
Później macie tego, właśnie to poruszenie, czy też ktoś żyje pod przykazaniami i nic, rozumiecie, nie jest w stanie go wyrwać z tych przykazań, bo nic go nie rusza. Nie jest, dopiero jeśli, bo nie możesz powiedzieć, żeby ten oto żebrak cię poruszył, bo spojrzysz, że nie rusza, tylko czujesz przymus jakiś albo powinność, że masz mu pomóc, ale nie porusza cię. I tego nie możesz sobie zrobić, żeby cię ktoś poruszył moralnie i powiedział, żeby mnie to dotknęło. No nie dotyka i już ma. Tego się nie da zrobić. Właśnie o to chodzi. Mówię, że to jest poznanie darmo dane, to znaczy, że absolutnie poza naszym wpływem. Ja nie mogę tego zrobić sobie, tak? Właśnie w sztuce to już bardzo dobrze widać. Możesz siedzieć i nie ma. I czekasz, nie ma i właśnie nie wiadomo, czy będzie. Może będzie, a może nie będzie. Prawda? I się denerwujesz, piszesz i robisz, i potem drzesz i mówisz, no nie to. Bo nie ma. Tak z głowy zrobiłem. No w miłości to już nie trzeba was przekonywać. No nie można sobie miłości zrobić. Nie da rady. Możesz, widzisz, no fajna ta dziewczyna, no wszystko ma, no ale nie masz, nie ma tego czegoś. Wszystko by się... No i wszystko, no wszystkie argumenty są. Ale nie ma tego... A ta właśnie wcale nie ma argumentów, a jest to. I nie wiesz, kiedy to przyjdzie, i czemu przyjdzie, i nie wiesz po prostu. Jest. Bezbronny jesteś. Możesz czekać, nie przychodzi. W końcu się nie wytrzymują ludzie i często się żenią. Już nie wytrzymają. Bo nie przychodzi. No ale tego się nie da zrobić. No a w religii to już nie mówię. No tak samo jest darmowe i też nieprzewidywalne, prawda? Możesz... No właśnie, ja mam przyjaciół niewierzących i gadam z nimi wiele lat i gadam i oni mnie znają i cały, w ogóle, no, cały czas są niewierzący i w ogóle nie przechodzi ze mnie na nich w żaden sposób. Nie jestem w stanie tego zrobić, ale... Jak dajesz świadectwo czy coś, no to się otwierasz i myślisz, nie wiesz, kogo ruszy. Tego ruszy, a tego nie ruszy, nie wiesz czemu. I to przeważnie ruszy nie tych, co myślałeś. No tak jest, bo nie wy macie we wspólnotach czy coś, no gdzie są wasi przyjaciele z podwórka? No ich nie ma, ja macie nowych przyjaciół. Nie wy wybieraliście. No tak jest, że tych, których byś normalnie po ludzku wybrał, to właśnie ich nie ma, są inni. Który w ogóle w życiu, często byś powiedział, żebym się w ogóle nie kolegował z normalnie. A właśnie tak będzie. No ty tego nie... Rozumiecie, to jest takie poznanie, które w nas wprowadza w rzeczywistość, której my nie jesteśmy szefami, o to mi chodzi. Tam nie ty rządzisz. Tam, teraz coś mówisz, że to jest przypadkowe. No nie przypadkowe, tylko tam jest jakaś nie moja wolność. To znaczy ja widzę, że ja nie rządzę tym. No. Ktoś tu rządzi inny. I czy często moim zdaniem niesprawiedliwie rządzi, bo czemu jeden wierzy, a drugi nie wierzy? A czemu ten kogoś pokochał, a tamten nie pokochał? A czemu ten kogoś został pokochany, a tamten nie wierzy? Niesprawiedliwe są rzeczy. W sensie dla naszego rozeznania niesprawiedliwe. To też jest niesprawiedliwe. Sprawiedliwość to jest stąd też właśnie. Stąd to takie wszystko jest. Sprawiedliwość to znaczy, że tak rozumowo umiem to zasadzić. Nie? A tego nie umiem, nie rozumiem czemu tak. Nie wiem czemu. W tym sensie jest niesprawiedliwe, że nie, poza moim rozumieniem rzeczy. No dobra. To teraz, jakbyście chcieli ze mną porozmawiać o noetyce, spróbuję. W każdym razie, no taka mała prezentacja tego, co mogę tak z grubsza powiedzieć, o co chodzi w tej noetyce i co ja nazywam noetyką. Jak widzicie, to nie jest coś, czym ja się tym zaczął zajmować dopiero. Ja się całe życie tym zajmowałem, chociaż tego tak nie nazywam. Zgadza mi się? No właśnie, to dobrze, to teraz jeśli chcecie jakieś pytania zadać, zadać. Ja mam jakieś takie nachodzą mnie takie myśli. Nie wiem, czy one są słuszne, że to poznanie serca karmi się cnotami teologalnymi, czyli wiarą, nadzieją i miłością. Ma sens, bo to wszystkie to są w ogóle poznania noetyczne. Te wszystkie trzy cnoty, które nazywasz, to są tak. Wiara jest poznaniem noetycznym, nadzieja
zasadniczo nie jest poznaniem, ale ja bym powiedział, że jest takim wychyleniem się woli, która miłość jest ewidentnie z tego porządku. Tak, znaczy, no tak, tak. Że one wszystkie tworzą jakąś rzeczywistość poznania, tak, które tak. Karmi serce, buduje tak, serce, i które jest, wiesz, które jest, tego poznania maletycznego. I które jest w ogóle większe, one nam każą wierzyć w coś, co jest większe od nas. Jak ktoś to zgubi, to właśnie, ja w ogóle myślę, że od urodzenia, to wczoraj mówiłem o medycy, to tak właśnie wyszło, że ludzie mówią, kiedy to jest. No człowiek się rodzi z czymś takim. Ja się w ogóle uważam, że człowiek rodzi się wierzący. Znaczy nie w sensie, że wierzy w Boga, w tego nie wierzy, bo Bóg to jest, bo Bóg paradoksalnie to jest pojęcie stąd. Wcale nie stąd. Słowo Bóg. To jest też pojęcie, no, to jest też pojęcie. I w tym sensie człowiek nie wie, że wierzy w Boga. Ale mały człowiek, dziecko wierzy, o to mi chodzi. Ma ufność taką, rozumiecie, wierzy, że coś jest większe, ma takie wyjście z siebie. To dopiero będzie się karmiło, mu trzeba go to nauczyć, w co on wierzy. On nie wie, w co on wierzy, ale wierzy i po prostu sądzi. Jezus, jak tam wierzy, to dziecko pokazuje. No, on takie coś ma. I trzeba czegoś, bo tak się staje, że przeważnie, niestety, w większości ludzie zostają w tym zahamowani. I wtedy się robi właśnie taki blok. I oni nie wierzą. Ale nie, że w Boga, czy w Boga. Słowo Bóg właśnie nas trochę tutaj źle orientuje, bo nie chodzi o to, chodzi w ogóle o takie wyjście z siebie. Ono może ci różnie się wyrazić, ale że w ogóle się wierzy, że jest coś większe niż ja, że jest jakieś szczęście dla mnie, że no w to się wierzy, to dziecko w to wierzy. A potem się coś staje, to przeżywa jakiś ten i już nie wierzy. I rośnie, już nie wierzy. I potem, jak się pracuje terapeutycznie z takimi ludźmi, to się tego miejsca szuka, kiedy on sprowadzają, kiedy on zwątpi. A w tym niższym właśnie tak. Nie ma tego, co tak. No. I szuka się, kiedy on to zwątpił, kiedy przestał wierzyć. Jak zaczął rozumieć. No tak, ale czemu zaczął rozumieć, czemu się... No bo się przestraszył, bo się zawiódł, albo coś, no coś się stało. Bo ten, kogo kochał, go zdradził. No coś się stało, rozumiecie, że przestał wierzyć, że tak, że warto. No to boli. Bardzo bolało i wtedy się zamknął. I często właśnie nawrócenie jest takim też powrotem do tego miejsca, nie? Że ludzie jak nam odmawiają, żeby uwierzyć w Boga, to nie chodzi tylko o Boga. Chodzi o nich też. Ja bym powiedział, że religia jest walką człowieka w dużej mierze. O to, żeby on na nowo wierzył. W ogóle był wierzącym. Wierzącym w ogóle wierzącym. Ufnym. By się otworzył. No. I tutaj trzeba mocy Boga czasem, żeby po prostu w ogóle to przełamał. Bo to są, wiecie, takie zranienia silne, że człowiek odmawia. I jak człowiek odmawia, to nie dlatego, że ma coś przeciwko Bogu na ogół. Tylko po prostu nie chce wierzyć, bo tak to bolało, że on już się nie drugi raz nie namówi. Już ty nie namówisz, chce ci powiedzieć. Bo to cholernie boli. No bo to boli. Zobaczcie, nawet to, co my głosimy, to boli, no bo Jezus, ta przygoda się w ogóle dla Jezusa nie skończyła fajnie, no. W tym znaczeniu krzyż to nie fajna rzecz, no. W sensie takim, to bolało. Także ty nie chcesz powiedzieć, że to nie będzie boleć. Będzie boleć. Ale przejdziesz to ten ból. No. A jak człowiek przede wszystkim chce, żeby nie bolało, to się nie chce namówić. Przede wszystkim tylko mi nie może boleć, bo to jest nie do wytrzymania. I ta odmowa stąd wynika, że to jest ból i o człowieka. Jeżeli że dziecko, mi się wydaje, że dzieci w ogóle same z siebie wierzą. Jeszcze nie wiedzą, w co wierzą, ale już wierzą. No. Gosia, coś jeszcze. Znaczy, wydaje mi się, że... No. Może mówię głupota. No, spróbuj. Ale, że dlaczego boli? Dlatego boli, bo musi obumrzeć to, co jest namacalne, fizyczne, co wynika z jakiejś teorii, a musi się zrobić coś, co jest poznaniem, coś, co jest transcendentne, właśnie to stawanie na palcach, że coś, co jest poza ale, pewnymi kryteriami. Ale ty już mówisz o takiej sytuacji, że już ktoś wątpi, dlaczego to go boli. Ale dlaczego? Pierwotnie to on, dlaczego on zwątpi? No tak. Znaczy ja mówię o sytuacji, kiedy się naradza... Jak się odradza człowiek. Tak.
tak, jak odradza. Się nawraca, jak się nawraca, jak dochodzi do jakiejś przemiany serca, ta metanoia, tak, kiedy się rodzi pewna rzeczywistość duchowa, kiedy się rodzi wiara, dlaczego to boli? Bo obumiera, no w chrześcijaństwie powiemy stary człowiek, tak? Obumiera to, co jest, musimy się narodzić z wody i z ducha, tak? No tak. Czyli no, to poznanie, ono musi, ono jest innej rzeczywistości, dlatego ta rzeczywistość cielesna, taka zmysłowa, musi w pewnym sensie obumrzeć. My tego nie rozumiemy, dlatego też sama nie rozumiem, dlaczego tak jest, ale widzę owoce tego narodzenia pozazmysłowego, tego narodzenia przyrodzonego, tak? Fajne są te narodzenia takie właśnie, bo ludzie i często... Tak, tak, ale ludzie też później przez to przypominają, jak małe dzieci, nie? Jak ADHD mieli też. Chodzą, opowiadają wszystkich w ogóle jak na takie, jak dziecko, które po prostu w ogóle takie, wiecie, nieznośne, po prostu wszędzie łazi, musi i muszą uspokój się po prostu. No nie, on właśnie wrócił do tego, prawdopodobnie do tego momentu, gdzie był zahamowany. Jakby odżył w tym miejscu, gdzie zwątpił. Więc cała ta emocjonalność z tamtej epoki wraca, rozumiecie? I on się tak zachowuje jak dziecko. Mu to minie, jak on trochę pochodzi w tym, to mu to minie, ale na początku to jest nieznośne. Przede wszystkim wydaje mu się, że wszyscy muszą to zobaczyć teraz, ponieważ on to zobaczył. Zawsze mówię, słuchaj chłopie, 20 parę lat nie widziałeś tego i żyłeś. Pozwól, że inni też będą mieć trochę taki okres, nie? Czemu teraz musisz to stać? Wszystko, bo tobie się stało, nie? No teraz. No nie, no. No ale to tak jest, tak jest. To jest bardzo trudne przeżycie, bo zobaczcie, mieć trzeba cierpliwość do tego typu ludzi, no bo oni są nieznośni z tym ADHD w tej chwili i chodzą i gadają, no ale to się złagodzi za jakiś czas, ale ten pierwszy moment jest no, trudny, no. Ale trzeba przeczekać, no. Spokojnie to też można skanalizować jakoś, nie? Na ulicę wysłać albo co. No tak, żeby rozumiecie, no, ale później się mu to osadzi, ale ten początek to tak jest, on ma tego typu emocjonalność wyhamowaną w sobie, tak? Jemu to wszystko wróciło, no. Musi to wyglądać. Jak go zaczniecie obcinać, to wszystko, można dziecko z kąpielą wylać, znowu zwątpi. Bo znowu powiesz, że tak się nie da. Jak się nie da, no to co? Albo tak, albo w ogóle. No tak to jest niestety. Albo tak, albo w ogóle. No Paweł. Ja mam kłopot z tym Pawłem, jak go przytoczyłeś. No. Natomiast jak patrzę w tej chwili na tą tablicę, to mi się tam jedna rzecz nie zgadza. No. Ja bym zmienił odcinek na wektor. Że to jest wektor w ogóle. No tak, tak, no bo to idzie w górę. Znaczy nie, że to idzie w tą stronę. Tak, że to idzie w tą stronę. Że góry nawet. Nie, wektor, że to się nie kończy. No nie to jest odcinek. Ale bardzo ciekawe jest to, że Platon, jak sugeruje w tym wiersz w swoim dialogu Państwo, to ten Noezis jest najmniejszym odcinkiem. Dlatego, że ludzie najmniej tego używają. Ja myślę, że z tego powodu, że tak naprawdę my bardzo rzadko tacy jesteśmy. Tak, i stąd to nie dużo pracy. Najbardziej to najbardziej to wiecie, ja to się śmieję, bo mnie to też dotyczy, my obserwujemy rzeczywistość przez podobizny. Głównie. Wiecie, jak filmy oglądamy, inne życie, nie nasze, rozumiecie, przeżywamy jej tego. No tak, tak. Głównie przez podobizny, bo to bezpieczne. Bo to wiecie. Tam się dzieje, nie trudno mi nie dotknie, a chętnie poglądam. Nie będzie boleć, przynajmniej nie tak bardzo. Więc odbitki są fajne, dalekie. Jak mówię o tym wektorze, to bo gdzieś dopiero właśnie w tym miejscu, w tym wektorze bym tego Pawła umieścił. No, bo jeśli wierzyć temu, co napisane, to on sam sobie tego nie zrobił. No nie. Sam, jak no on mówiłeś, przecież sam Paweł sam przecież mówi, że ty tak, czy ileś przykazań, no on wszystko przysiał, byłem doskonałym faryzeuszem. Jest ważne.
No więc on, można powiedzieć, był doskonałym przykładem tego, że się nie da inaczej. No i dlatego, ja tak dlatego go Bóg wybrał, bo właśnie no, takie narzędzie, które mógł powiedzieć, słuchajcie, przez żadne przykazanie do tego nie doszedłem. No. Szepnęło mnie pod Damaszkiem i już. No tak. Ale może on chciał coś więcej, jakby miał określoną ramę i on próbował wyjść poza ramę, tylko nie wiedział do końca. No tak, ale przed Damaszku to nie chciał nic więcej. No tak, ale pewnie, no bo był żarliwy, bo naśladował chrześcijan, bo po prostu myślał, że trzeba aż walczyć za to. Ale to nie było napisane przecież, że on musi to robić, a on chciał wykonać więcej. No tak, tak, już miało coś takiego. No, wciąż żarliwie tego szukał. Dokładnie. Ale paradoksalnie walczył z tym, na kogo czekał. No tak. No. Tak. Ale też ten ktoś się mu pokazał, tak? Właśnie jemu. Ale to może chodzi tak naprawdę w pewien sposób o akt decyzyjności, że wykazujesz jakąś chęć tak naprawdę i od momentu tej chęci zaczyna się otwierać przestrzeń, bo to jest tak jakby powiedzmy mogę zamknąć oczy i przestaję wtedy poznawać. No. Tak samo Noesis przestaje na przykład, zamykam swoje serce na poznanie. I wtedy ja dziękuję za tą historię i wtedy może być. To jest to samo, co Apokalipsa mówi, bądź zimny albo gorący. Dokładnie. Że tutaj mu trzeba być gorący po prostu, bo lednio się nic nie da, nigdzie się nie zaprowadzi. Jakoś się właśnie Bóg nie obalił nikogo, który był letni faryzeuszem, tylko tego coś wręcz z nim walczył, no ale to nie szkodzi, no. Bo ta śmierć przynosi zmartwychwstanie, więc jakby Jezus się nie boi, że ty przeciw niemu walczysz, jeśli ty to robisz z żarliwości. Ja też, że tak powiem, że lubię żarliwość. Czy wyjście poza granicę? Tak. Nie, no bo coś musisz całym sobą szukać. Znajdziesz, dlatego pukasz, to znajdziesz. Ale Paweł tu jest rzeczywiście taki dobry przykład. No on dobrze, on tylko on to tak może mocno napisać, bo on to dobrze wie. No on to dobrze wie, że jak się to zinterpretuje jako przykazanie, to w ogóle nie jest to. Przecież nie chodzi o to, że przykazanie jest blisko ciebie. Nic mu to nie dało. Wypełniał je wszystkie, było blisko i robił wszystko i w ogóle nie tego jeszcze zaprowadziło go do prześladowania. A przyjął wiarę i wszystko się otworzyło. No to też trzeba sobie zdawać, tak naprawdę, no Jezus był inspiracją, to co mówił, ale tak naprawdę takie ramy dał mu chrześcijaństwo Paweł, no to nie ma wątpliwości. Właśnie to mnie zastanawia, co mówisz, jakieś tam odżyło znowu, że ramy chrześcijaństwu nadał człowiek, który nie widział Chrystusa. Tak, nie widział. W sensie, o właśnie, widział czy nie widział, a nie widział fizycznie. Właśnie, w sensie fizycznym nie widział, tak właśnie. To mnie najbardziej nurtuje właśnie, że jak mówisz, że jeśli rzeczywiście tak jest, że on nadał ramy chrześcijaństwu, no bo tak jak jest, mówisz, może lepiej w ogóle. No więc właśnie. Dlatego, że on pisze, przecież on pisze, już nie pamiętam gdzie to jest dokładnie, ale... Nie raczył się ani cię, ale... Tak, ale nie, chodzi mi o ten cykl, że jeśli nawet znaliśmy Jezusa w ten sposób, to już go nie znamy. Wedle ciała znaliśmy. Tak, to już teraz go nie znamy i to jest nieważne. Że trzeba o tym zapomnieć wręcz, bo to cię na ducha zamyka. Bo ciągle masz przed oczyma tamtego Jezusa, takiego już nie ma Jezusa. Jeśli go chcesz odkryć w sobie, to musisz zapomnieć o tamtym. I ten, kto nie widział, to wie. I może tym apostołom, co widzieli, bardzo niełatwo było, bo ciągle go szukali, patrzyli na jakieś... A ten, nie widząc, wie, że to na pewno jest wewnętrzne i że jest w duchu, inaczej nie będzie. Lepiej, żeby odchodzę. I właśnie, to samo jest doświadczenie całej wspólnoty Jana, to z Jana jest, że pożyteczne jest dla was moje odejście. No bo właśnie nie będziecie się już na mnie gapić, tylko będziecie musieli się na siebie gapić. No, no tak, no bo tak się ciągle na mnie patrzycie i przez to nie możecie na siebie spojrzeć, a już dawno to macie samo. To samo macie, ale nie chcecie tego zobaczyć, bo we mnie. I chodzicie i podziwiacie, tak? A to nie o to chodzi. No bo to jest łatwiejsze. Łatwiejsze, jasne. Kibicowanie komuś jest łatwiejsze. Oczywiście. Jak się przewróci, to jego, nie? Ja to dobrze znam, tak? To jest łatwiejsze. Zawsze, tylko dużo jest fanów zawsze. Tak. Dużo jest chodników na tego typu rolę. Chleba i igrzysk. Tak. Zobaczymy, ile pobiegnie. Czy się wywali, czy nie wywali. To się na pewno wywali, bo
ta rzecz jest w ogóle, no to się musi, bo to się nie mieści w tym świecie, to poznanie nie mieści się w ramach umysłu, ale ta przygoda nie mieści się też w tym świecie, więc to się, ja zawsze mówię, to się musi rozwalić. To w ogóle nie po to jest, żeby się nie rozwaliło, tylko musi pięknie się rozwalić, o to chodzi. Tak, żeby z tego życie jakieś jeszcze inne było, rozumiecie? Bo to nie o to chodzi, że to trzeba tu zakonserwować czy coś. To się permanentnie będzie rozwalać. Ale to jednak się tak rozwala od początku i ciągle się nie chce rozwalić. Tu się rozwala, to rośnie. No i tak nie może się rozwalić, nie? Na tym to polega. My byśmy tak chcieli zrobić, taką instytucję czy coś, żeby to tak było. No nie. Znaczy jak się już zrobi instytucję, to przez to wtedy skadruje wszystko i tego, no ma się przepisy, wszystko ma, ale już tego przestaje być żywe. No, to jest niestety zawsze takie, ale tak jest zawsze. No. Tego typu rzeczy nie da się przekazać, dlatego że to jest osobiste. Musi każdy odkryć, każde pokolenie następne musi to odkryć. Właśnie takie, byłeś tutaj jakiś czas temu, powiedziałeś, zacytowałeś taki fragment, że to namaszczenie, które jest w was, poucza was o wszystkim, nie potrzeba, aby was to pouczył. Jakby tutaj jest wskazanie na to noesis, czyli osobiste przeżywanie, które jest tak naprawdę jedynym przeżywaniem, które jest prawdziwe Boga w pewien sposób, dlatego że coś, co ja nazywam zinstytucjonalizowanie chrześcijaństwem, są różne instytucje, one używają różnych pojęć, różnych słów, ale mają różne swoje dogmaty, które uważają za prawdziwe. A dopóki ja osobiście nie doświadczę tego w swoim życiu, to jest to tylko ta dianoja, czyli powierzchowna wiedza, która nie została potwierdzona. Znaczy nie twoja przede wszystkim, nie twoja wiedza. Może czyjaś wiedza, ale nie twoja. Stąd problem jest taki, że można. No Kościół katolicki, którego jestem członkiem, no to ma ten problem, że zbudował olbrzymi gmach, tak? Gmach, no przepiękny, można powiedzieć, niepiękny, no 2000 lat budowany, rozumiecie, gmach. Gdzie jest mnóstwo wartości. No mnóstwo tylko, dobra, mnóstwo tylko piękna, tak? To jest dla dzisiejszego człowieka niedostępne, no. No bo to wymagało ileś tam poznań, no teraz co to dla ciebie znaczy? Ty tego nie rozumiesz. Ja zawsze to tłumaczę, no jak ktoś, kto nigdy nie był na przykład na mszy katolickiej, wejdzie na nią, tak? No to jest szok, no ile klękają, wstają, co to jest w ogóle chodzi? Jakieś dziwne, w ogóle trudne to przede wszystkim, w ogóle niezrozumiałe. No bo to wymaga bardzo długiego poznania. No niestety wymaga to jakiegoś, no tak, to nawet może jest ładne, ale bardzo trudne do przyjęcia, jeśli nie zostałeś w tym wychowany. Bardzo trudne. Problem z wszystkim, z każdym kościołem jest problem instytucjonalizacji, bo on w drugim, trzecim generacji się instytucjonalizuje. Każda, cokolwiek, gdzie by się powstało, czy to będzie protestanckie, czy neoprotestanckie, będzie się instytucjonalizować i nie ma innej rady. Bo wiadomo, że drugie pokolenie jest tylko. Problem jest taki, żeby ta instytucja wiedziała, że jest tylko instytucją, żeby była otwarta na przejawy ducha. Znaczy, że ten duch będzie się ujął i będzie się, żeby go nie tłumiła i żeby on mógł zaistnieć. Tu jest problem, a to jest trudne. Bo później jest coś takiego, że pojawiają się nazwani. To jest nie do pogodzenia. No tak, bo jakoś jest i nie jest. No, pojawiają się stróże tej instytucji. Tak jest i tak nie może być. No, już oni wiedzą i koniec. Co po części jest prawda tak naprawdę, bo. No często jest tak, że rzeczywiście to cię chroni przed różnymi wariatami, no. Dokładnie. Ale też i przed różnymi innymi niewariatami cię niestety. No i to jest to ryzyko, no. To jest to ryzyko. Zawsze spisywania to w ogóle, nie? No tak, znaczy jutro będziemy o tym mówić. No czemu zaczęli spisywać? No jak pierwsza generacja nie spisywała, bo do niczego to nie było, bo trzymają to pamiętali. No ale jak już zaczęli wymierać, no ci się będzie, no skoro Jezus nie przyszedł, a miał przyjść, no to trzeba to spisać, kurde, no bo przecież no to zginie, za chwilę to zginie, trzeba to spisać, tak? I zaczęli to spisywać, no. Jak zaczęli to spisywać, no to ktoś powiedział, no to jest święte, no, tak? No bo to jest to spisane, to dobrze, no ale dobrze, ale czemu to, a to nie tamto? No bo to. Bo to nas przekonuje, to no, ktoś musiał zadecydować o tym, no rozumiecie, to jutro będziemy mówić o tym, bo to długi proces.
proces, jak się kanon w ogóle Pisma Świętego formułował przez parę wieków. To nie było tak, że ja to zawsze się śmieję właśnie z neoprotestantów, którzy uważają, że Biblia spadła z nieba. No nie spadła z nieba. To nie jest coś takiego, że w gotowej postaci spadło i dostałeś do ręki i mówisz tylko Biblia. Zawsze mnie to śmieszy. No, no fajnie, ale ktoś to ustalił tą Biblię. No. To naprawdę nie jest takie proste, no, żeby to spadło z nieba i było. Dlatego trzeba zobaczyć, co to za proces. No. No właśnie ktoś musiał kiedyś decydować, że coś jest natchnione, a coś nie. No. Jedni powiedzieli, to jest natchnione. No. I teraz my możemy powiedzieć, mieli rację lub nie. No. Masz jakiś tam list do Filemona. No. Dla mnie mogłoby go nie być. No. Mam wrażenie, że nic by nie stracił. Ale jest. No. Ktoś uznał, że jest natchniony ze względu na autorstwo. No. Tak? Bo Pana. Więc już cokolwiek napisał, to lepiej wrzucić, tak? Bezpieczne. Tak. Ja mam jeszcze takie pytanie. No. Ogólnie zauważyłam, że jednak ludzie dążą do szukania tego wglądu w siebie, tego wyznania, no. Tylko że w świecie takim ogólnie znanym jako świat rozwoju osobistego mamy narzucenie temat Boga, a często to określają właśnie takimi terminami wyższe. Ja, wszechświat, wyższa siła, rozwój i tak dalej. Tak. Więc z czego to wynika? Bo w ogóle są takie koncepcje w ogóle powstały. Ja myślę, że przede wszystkim ze zranienia, bo religia też potrafi ranić, nie? I ludzie są poranieni przez różne przygody, wiesz, ciężmi, z różnymi rzeczami, z różnymi tego i wolą po prostu, jak myślą, że jak język zmienią, to trochę inaczej się to odbędzie, nie? Powiedział, szczęść Boże, no ja nie wiem, czy to się uda, bo w takich różnych tam ludziach, historiach, które to nauczają, też ranią i też nieźle i tak. Także to nie z pierwszej drogi. Wszędzie ranią i wszędzie można oberwać. No tak. Nie ma tak, że jest bezpiecznie. Natomiast myślą ludzie, że właśnie, no ja znam, jak rozmawiam z ludźmi, no po prostu boją się, bo tu dostali i wolą gdzie indziej, albo nie wierzą, albo się naczytali, albo gdzieś tam. No to zależy bardzo od doświadczeń. Mi się zawsze kłóci jedna rzecz, bo no. Oni używają terminu boskość, więc oni jak używają terminu boskość, to znaczy, że uznają to oczywiście na tle Boga, tak? Samego Boga odrzucają. No boskość to taka niejakość jakoś, nie? No właśnie. Nie wiadomo, co to jest, no. Takie. Większe niż człowiek. O. Ale ostatnio się spotkałam nawet właśnie z sformułowaniem, że coś jest więcej poza Bogiem. No to skąd no w takim razie ten termin boskość, no nie, to jest bez sensu. Znaczy, że tak powiem, nie czuję się na siłach, żeby to tłumaczyć. To w sensie nie jestem w stanie. Ja wiem, jak ludzie na to opowiadają, ale to. No nie umiem tego. Niech oni to tłumaczą. No, co ja właśnie to jest to, że nikt nie jest w stanie wytłumaczyć. Nie jest w stanie tego wytłumaczyć, ale ja. Nie wiem, co nie rozumiem. Mnie przeważnie to irytuje i drażni. No, ja jestem też z wykształcenia filozofem, więc potrzebuję, żeby to było w miarę koherentne. I, a ponieważ nie jest, to mnie to irytuje. No. Znaczy to jest tak, że szukają, no czegoś szukają, na pewno czegoś szukają, ale... To zależy, co wcześniej obserwowali, bo jeśli obserwowali, powiedzmy, no, istotę Boga, która była prezentowana na przykład w kościele, no to będą twierdzili, że jest coś więcej niż to, co widzieli. No tak. I to wtedy jest ten większy Bóg. Wierzą w Buda, nie wiedzą, że wierzą. No tak. To coś szukają, myślą, że... No ale to bym powiedział... No nie wiem, ale też nie wiem, czy to jest wyraz wiary też nie wiem w co. Czy to jest, czy naprawdę oni wierzą w coś, czy tylko jak gadają, bo to też nie problem. Znaczy część uczy tego, że tej sile wyższej powinno się zaufać, bo wtedy człowiek będzie w stanie po prostu funkcjonować. I to, co ja na przykład to tak obserwuję, to niektóre po prostu schematy rzeczywiście działają. Nie mam aż na tyle, aż takiej personalnej relacji z niektórymi osobami zwiedzić, czy to jest po prostu prawda, czy nie. Ale obserwując na przykład efekty, to można by powiedzieć, że mniej więcej te same rzeczy, które mamy po prostu tutaj w chrześcijaństwie, a wśród tych osób, które odrzucają temat Boga, odżywają właśnie tych, no to nie, czasami nie ma po prostu różnicy. Mnie po prostu to zawsze zastanawia, no to w takim razie, jak z taką osobą rozmawiać, tak? Nie doszłam do tego jeszcze. Jak z taką osobą rozmawiać? Bo rozmawiając, to ja na przykład widzę wprost, że to właśnie w większości przypadków wynika ze zranień i oni czasami otwarcie potrafią mówić, że nie, już więcej Bogu nie zaufam. Więc to jest tak naprawdę od razu wskazówka dla mnie, że to jest wynik zranienia. Tak? A z drugiej strony, no...
czy też słowo Bóg no też jest słowem strasznie, gdzie ludzie sobie różne rzeczy pod to podkładają, no bo dla mnie Bóg jest miłością, a kim jest dla tego muzułmanina, który się właśnie wysadza pośród tłumu innych, mówiąc, Bóg jest wielki, tak? Toż mówi Bóg. No i co? To samo słowo, tak? Więc pod tym samym słowem po prostu różne ludzie treści podkładają i dlatego to tak ciężko mówić. Ja przychodzę teraz, opowiadam mu o Bogu, a on zupełnie ma inne konotacje z tym słowem po prostu. I on się boi, jak ja mówię tu Bóg miłością, a na niego Bóg tylko nie Bóg. No tak, bo mu się kojarzy źle, no. Dlatego to nie ma uniwersalnych słów też, nie ma uniwersalnych słów takich, które by były, to powiesz i to zadziała, no nie wiesz. Ale to współczuję, bo to trudne środowisko. Jest trudne, ja też widzę na tej zasadzie, że dużo osób, które wychowało się w tej, powiedzmy, może niekoniecznie w takim osobistym spotkaniu z Bogiem, ale w tej wierze, że wierzy w Boga, i nagle ma styczność z całą właśnie taką literaturą rozwoju osobistego i nagle literatura mówi, nie wiesz, Boga jest coś po prostu więcej, boskość i tak dalej. To automatycznie, jak dla mnie, to taka osoba, no, sama sobie po prostu też szkodzi, ale nie wie, że sobie szkodzi. Czy przeważnie wiesz, no bo ja wczoraj właśnie też mieliśmy miał wystąpienie na temat etyki i zadał mi jeden człowiek takie pytanie, a skąd ja wiem, że to coś, co mnie porusza, co tak przychodzi lub nie i tak właśnie mnie dotyka, to jest dobre, a może nie jest dobre, nie? Też miałam to pytanie. No właśnie, a ja mówię, że zawsze jest dobre. Jak nie jest dobre, to nie to. No tak, to nie to. Ja wiem, że to jest dobre, że tylko jest dobre. Jeśli się okaże, że to, co wydawało mi się poruszyło i poprowadziło mnie w złą stronę, to znaczy, że to nie było. Że gdzieś głębiej jest jeszcze wiara, że ja w dobro wierzę i no właśnie wierzę, że coś mnie porusza jest dobrego. Jak się powie, tak, bo ja wiem, że Bóg jest miłością, nie może być w nim żadnego kłamstwa. I nie może być w nim złego zła. Dlatego nie będę wierzył czemuś, co mnie niby poruszyło, a poprowadziło w złą stronę, nie może od Boga pochodzić. A jeśli ktoś wierzy w siłę wyższą, jeśli tak to definiuje, no to siła wyższa może robić różne rzeczy. Co to jest siła wyższa? Ja nie wiem, co to jest. No właśnie, ale ta siła wyższa może być dobra, może być zła. Ja nie wiem, to jest ta siła wyższa. Tylko siła wyższa, czyli większa niż ja. Ale gdzie ona prowadzi? Ja nie chcę iść za żadną siłą wyższą, która mnie do złego prowadzi. O to mi chodzi. Która nie prowadzi do dobra. Tak. Nie chcę iść. Ja nie wierzę w tym sensie, nie wierzę w żadną siłę wyższą, bo ja ją jeszcze sprawdzam. Bo jeśli ona mnie prowadzi do dobrego, to nie jest dla mnie godne zaufanie. A to na przykład jeszcze, jak są sytuacje takie, że na pozór coś się wydaje dobre, a dopiero później człowiek po jakimś czasie, jak już widzi taką... No tak jest, no tak jest niestety. No to trzeba trochę lat, nie? No, popatrzeć czasem na różne rzeczy. Jakby w terminologii ludzi wierzących to też nie jest kwestia, czy coś jest dobre, tylko my się poruszamy, czy coś jest żywe, nie? Czasami tak. Mi się wydaje, że rzecz jest totalnie gdzieś tam nie taka, a ona jest żywa, a wręcz odwrotnie czasami. Wiecie, no też jest takim czymś, ja mam takie doświadczenie też, że no, rzeczy, które budzą ludzi, właśnie takich, którzy byli nie żywi, właśnie i ożyli, ci ludzie robią dużo głupot jeszcze przy okazji. I to jest niestety taka rzecz, no dzieci, jak są dzieci, no jak to dzieci się przewracają, przekraczają, no niestety, jeśli ktoś uważa, że teraz po nawróceniu będzie wszystko po prostu, jak się jest pasterzem takiej owczarni, to niestety wszystko idzie na koszt pasterza, co jest niestety okropne, ale tak jest, no bo różne rzeczy robią w tej żywości, no. Też jak dzieci sprawdzają granice, co można, co nie można, skoro się już przestali prawem kierować, no to nie wiedzą, co można, czy nie można, sprawdzają, no to robią czasem źle. Jak coś zrobią źle, to poniosą tego koszty. Ja z nimi zresztą. ale tak to jest, ale z drugiej strony, co ja mam za wybór, co jest tragiczne w tym wszystkim? Że mam ich teraz przyciąć, jak ich przytnę, no to znowu mi zwątpią. I znowu się zamkną i to ja już mówię, no to niech się, no to tak jakbyś chciał powiedzieć, dziecku, chodź, ale się nigdy nie wywracaj.
No, no tak się nie da. Nie da się tak nauczyć chodzenia, żeby się nigdy nie wywracał. Musi się wywracać. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że będziesz się wywracał, ale zawsze możesz stać. No tak. No ale to, no trzeba, to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. No i musisz prowadzić tak naprawdę, w pewien sposób prowadzisz go do wewnętrznego poznania, że ten człowiek stwierdzi własny błąd, nie? Bo... Trzeba być z nimi i mówić, no widzisz? No i jak? To było od Boga? No nie. Ale musi spróbować. No jak nie będzie smakował, bo musi się nauczyć smakować tego czegoś, rozumiecie? Tej intuicji, tego natchnienia, tego namaszczenia. On musi wyczuć ten smak, żeby, bo czym bardziej będzie to znał, tym później się mniej będzie wywalał, bo będzie wiedział, kiedy to jest to, a kiedy nie. Ale to musi przez nikogo tego, rozumiecie, tak jak smaku nie przekażesz, tak tego, on musi sam to wysmakować. On musi nauczyć się tego smaku, a to jest to. Ale to parę razy musi, parę, więcej nawet. No, musi wiedzieć, że to nie było to, że to inny był smak. I po pewnym czasie nabiera doświadczenia takiego, że to ja już to znam, to taki jest podobny, ale to nie to. No to jest tak, jeśli z emocjami tak, nie? Że jak się ożywiasz wewnętrznie, to też emocje się ożywiają. I można pokochać te emocje, no bo też właśnie to jest pierwsze takie rzeczy. My jesteśmy zmysłowi bardzo i bardzo lubimy te emocje, no ale Bóg nie jest w emocjach. One tylko tak na początku są, no ale tak temu towarzyszą, ale to nie o nie chodzi. Ale są ludzie, którzy nie chcą bez nich. Zawsze muszą być one. A to w pewien sposób jest to poznawanie subiektywno-obiektywne. Nie wiem, czy dobrze powiem, bo generalnie jakby Bóg jest dla nas słyszalny w sposób indywidualny, nie? Czy to jest subiektywne poznanie tego Boga, ale z drugiej strony generalnie jest to obiektywne. W sensie takim, że my we dwóch wiemy, że to ten sam Bóg, mimo że jest słyszalny dla mnie na przykład, no powiedzmy, językiem hydraulika, a dla ciebie językiem filozofa. No, dwa różne głosy, chociaż głos ten sam, nie? Nie wiem, czy tak można by było to w pewien sposób określić. Można powiedzieć, że jest intersubiektywny. No właśnie. Cokolwiek to znaczy. Że się dwie subiektywności spotkały. No tak. No tak. No ale może tak rozumiecie, czemu, że tak powiem, ja się tym zajmuję. No bo mnie, ja to tak mówię zawsze właśnie, czemu ja się tym zajmuję? No bo Boga nie widziałem nigdy. Jak zanim zdecydowałem się ruszyć, no to Go nie widziałem. Widziałem tylko serce, które mi się poruszyło i po prostu no, było bardzo żywe i po prostu no, i widziałem, że to jest prawda, ale kiedyś to językiem religijnym tak nazywałem wszystko, tam mogę powiedzieć, przy jakiej Ewangelii to usłyszałem i tak dalej, a potem jak jesteś filozofem, to chcesz te bebechy, nie? I myślisz, no dobrze, to znaczy, że ja zaufałem memu sercu, tak? Rozumiecie, ja się od tej strony tak jakby chirurg, chcę dowiedzieć, jak to wyglądało, co to tam działało, że ja to zrobiłem. No ja się tym zajmuję tak od strony filozoficznej, żeby zobaczyć, co ja zrobiłem, godząc się pójść za Panem. No zaufałem sercu tak naprawdę, bo przecież go nie widziałem. Zaufałem, że to coś jest prawdą. Że takie poruszenie to jest prawda. A skąd ja to wiem? No tego nie wiem. Ale to się oczywiste. No tak. Powiedzmy, że jest w miarę to na początku właśnie nie było trudno zaufać temu sercu. No mi? No ja zawsze miałem taki margines szaleństwa. Znaczy nie jestem takim filozofem, który byłby tam zamknięty w jakiejś logice czy czymś. Ja zawsze to no, jakieś wiersze pisałem, jakieś tak dobrze miałem tak. Nie, to różni są filozofowie. Tak. Ale na przykład nie było czasami tak, że mięśnie czujesz, że co innego typowo na rozum, a co innego... No to cały czas to mam, to nie tak, ja to cały czas to mam. No. Że głowa mówi tak, a tak nie jest. No. I jak sobie to radzisz? No idę, staram się iść za sercem, chociaż nie zawsze. No. To się,
wiesz, te serce czasem mówi rzeczy, które się kompletnie nie opłacają. Poza tym ja jestem nie za odważny, no, w tym znaczeniu, że no, czasem to, co mówi serce, to kosztuje. No i rozsądek się mówi, no, jeszcze raz to musisz płacić, albo coś, że nie, albo spokój chcesz mieć. I w tym znaczeniu, no, 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 no zdarza mi się nierzadko wybierać spokój. Niestety. Ja się tak pytam, że z tego powodu, bo ja kończę książkę z matematykiem, więc tutaj właśnie często tak się zastanawiam po prostu właśnie, na ile czasami, krótko mówiąc, logicznie próbuję wytłumaczyć niektóre gdzieś tam, nie wiem, niektóre po prostu poruszenia serca, prawda? No to zawsze się będzie, bo to ze mną jest tak, że mi filozofia nie służy jako drogowskaz. Ja chcę zrozumieć, co robię, jak robię. Raczej wtórnie jej używam. Bo ja nie dlatego jestem noetyczny, że odkryłem noetykę, tylko odwrotnie jest. Ponieważ ja już tak żyłem, to zacząłem się zastanawiać, dlaczego ja tak żyję, nie? Rozumiesz, to jest wtórne wobec mnie. To absolutnie taka, mam nadzieję, że ta nuta szaleństwa jest we mnie pierwsza. Natomiast ponieważ jestem filozofem, mam taki umysł dość ścisły, to chcę to zrozumieć, ale to jest wtórne. To nie wynika z dedukcji, że ja na przykład uznałem, należy pójść za panem. Nie. Po prostu to zrobiłem, a potem się, co ja zrobiłem, nie? Co ja zrobiłem? I wtedy zaczynasz myśleć, co to było, czemu, co ja zrobiłem od strony filozoficznej, co ja zrobiłem. No właśnie, no bo teraz to tłumaczę, Buenoesis, ja temu zaufałem, że tak jest, że takie poznanie istnieje i ono też jest prawdziwe, chociaż nie jest matematyczne, ani rozumowe, a jest, może być prawdziwe i tak dalej. Ja to zrobiłem, no. To zrobiłem, ale już dawno to zrobiłem. Później się zastanawiam, jeszcze mu się zastanawiam, żeby się nie wydać wariatem. Żeby sobie powiedzieć, że jestem taki klubierz, jakiś Platon, żeby jacyś inni. I oni też to mówili, nie? Że ja nie jestem takim skończonym wariatem. Ale to wtórnie, bo w ogóle jestem wariatem. Później się tak usprawiedliwił. Ale Bogu dzięki, że wtórnie, ale to też jest, gdyby nie to, co narysowałeś, ten język, którego używasz, no, to nie byłoby jak tego przekazać. No nie da się. No właśnie, to chodzi. No. Znaczy paradoks, jeszcze raz powtórzę, że ja muszę mówić dialoetycznie o etyce. No nie mam innego sposobu, bo tam się nie da mówić. No właśnie o to chodzi. Właśnie tak z Bogdanem Michałem, to opowiadam o Wittgensteinie, to był filozof. I on napisał taki traktat logiczno-matematyczny i wydawało mu się, że ujął całą wiedzę filozoficzną, co się wszystko da powiedzieć od strony rozumowej o świecie. Genialna rzecz absolutnie, aczkolwiek to można się z nim nie zgadzać. Natomiast to jest genialne, spójne, niezwykle spójne wszystko, co powiedział od strony językowej, co można powiedzieć o świecie. No i ostatnie zdanie tego traktatu, jeśli dobrze je przeczytam, no, o czym nie da się i to wszystko tam się da powiedzieć, a o czym się nie da powiedzieć, należy milczeć. I ja bym zamknął, zostawił filozofię, pojechał, zajął się naprawianiem maszyn rolniczych i gdzieś tam w Austrii siedział i na wsi w ogóle się przez to wszystko powiedział, zamknął. O czym nie da się powiedzieć, należy milczeć i koniec. Skończyło mu się, powiedział, to doszedł, no, a reszta nie należy już do gadania. To mówił, że jest z innego poznania. Jest ciekawe właśnie, no to poruszające w ogóle postać, bo tam mógłbym powiedzieć, bo to oczywiście nie tak nie zakończyło się inaczej jego życie, bo on wrócił właśnie do filozofii, już innej filozofii. Już nie tak precyzyjnej. Już wiedział, że nie da się tego objąć i że taki już do takiej precyzji matematycznej, jak miał, nie wrócił już nigdy, bo wiedział, że jest więcej i że nie da się tego, że jeśli już... I wtedy tą filozofię uprawiał jako rodzaj takiego... No właśnie takiego, jak ty mówisz, tych drogowskazów, czy czegoś, jakiegoś takiego właśnie intuicyjnego mówienia o różnych rzeczach. Nawet religia się pojawia u niego. Bóg. No i z dużym szacunkiem o tym mówi chociażby niewierzący. Nie wiem, co to znaczy wierzący. Szczególnie w takich dziwnych przypadkach. Bo jak ktoś mówi, nie wierzy w Boga, ty czujesz, że tam jest tak. Takie wychylenie, no, widzę, że go słowo Bóg na przykład drażni, no, ale
Bo jeśli ktoś mi mówi, słuchajcie, ja zawsze to powiadam. Jeśli ktoś mówi, nie wierzę w Boga, a wierzy w miłość, to jest wierzący czy niewierzący? Wierzący. No, a jeśli ktoś mówi, że nie wierzy w miłość, a wierzy w Boga, to jest wierzący czy niewierzący? Wierzący. No może nie, właśnie. Jak nie wierzy w miłość, a wierzy w Boga? To jest takie... To nie wiem, czy da się być wierzący. No, z naszego punktu widzenia nie. No tak, no z naszego punktu widzenia. No tak. No, ale opieram się na swoje wiara, no to no tak, tak. No jakoś tak, tylko mi chodzi o to, że rozumiecie, co to znaczy wierzyć. No to w naszym, nie, naszym, naszym rozumieniu nie będzie wierzący. Nie spotkał się z miłością. Chociaż mówi, że wierzy w Boga. No. Dlatego takie pytanie ludzi na ulicy, czy wierzący, czy coś, no to nic nie mówi, no, co wierzy. Nie wiem, co wierzy. To są deklaracje. Uznał za wierzącego. Zresztą w chrześcijaństwie, widzicie, w pierwotnym chrześcijaństwie, które kocham i o którym chętnie opowiadam, w ogóle, jak można powiedzieć, się zawsze tak lubię się też nazwać, że ktoś się pyta, czy ty jesteś katolik, czy protestant, no jestem katolik, no ale normalnie bym powiedział, że jestem z pierwszych wieków. No bo pasuje mi się, takie to było chrześcijaństwo niepodefiniowane. Jeszcze to się w ogóle... Jeszcze nikt się na to nie złapał, w sensie nie złapał, nie uformował tego. Co było wtedy? Przecież nie było dogmatów. Co było ważne? Czy wierzysz w Jezusa i czy go spotkałeś? Czy to jest twój Pan? To była rzecz, a nie, że to wyznajesz, czy tamto wyznajesz. To było ważne, twoja relacja. I czy to jest twój Pan? I jak jest, to już chodź, tu jesteś z nami, wszystko jest w porządku. A nie widzieli, mnóstwo rzeczy nie widzieli. Też jedno określenie z dziejów apostolskich. No zobaczcie, no co zobaczcie, ja czytałem. Jeśli uznasz, że Jezus Chrystus jest Panem i że Bóg go skreślił, mam przekaz do mnie i koniec, tam nie ma już nic więcej. To było, o to pytano, że tak powiem. Nic więcej nie chciałem. Tylko w jakich parametrach ich pytano tak naprawdę? Znaczy, no my wiemy, nie? Ale to było pytanie na zasadzie, że otwiera ci się twoje serce. To było pytanie na zasadzie papugi powtórz i tak dalej. Ale wiesz co? I papugi już były, niestety. No, tam było, no bo ludzie są tacy. No tak. I pewnie już wtedy były papugi. Bo kolega, bo coś tam, bo rozumie, że jakieś tam rzeczy już było. Zresztą jak się czyta Pawła, to widać, że no, kłopoty są od samego początku. No ale oni potrafili zdefiniować jakby chodzenie z Bogiem, że tak powiem, czyli wierzenie w Jezusa na podstawie funkcjonowania tego człowieka, że jednak mówimy tym jednym językiem, który jest niewyrażalny tak naprawdę. Czy krótko mówiąc, nie jest być grzechem, nie jest grzechem być matematykiem, nie? Nie, bo to bardzo dobrze jest, bardzo dobre być matematykiem, natomiast no, trzeba wiedzieć, że coś więcej. Poza tym mi się wydaje, wcześniej o tym rozmawiali przy tej moim wykładzie nautyki, to bym też powiedział właśnie, że jak ktoś ma strukturę tą rozumową dobrze rozwiniętą, czyli na przykład ma... Bo co to znaczy, bo to jeszcze nie chodzi mi o to, że matematyk, nie chodzi o matematykę, tylko chodzi o to, że koherentny ktoś jest. Że uważa, że w życiu nie można, jak się spowiedział A i B, to trzeba powiedzieć C. I że on tego w życiu pilnuje, że to musi być spójne. Nie mogę robić niespójne rzeczy. Właśnie co mnie zawsze załamuje u ludzi, że zupełnie niespójne rzeczy im nie przeszkadzają. Że dzisiaj mówił to, jutro mówi to i w ogóle mu to w ogóle nie przeszkadza. No to mi zawsze jest. A mnie to przeszkadza, bo musi być spójne. No. Nie można tak robić. No ale właśnie wiem, że ludzi w ogóle to nie przeszkadza. Bo może oni się jakby zawieszają na tym, że jest napisane, że na tej drodze głupi nie zbłodzi. Przeważnie mi się wydaje, że prościej się nawet że uczuciami się kieruje. On ma takie uczucie i w funkcji tego uczucia ten mu rozum gada. No i dzisiaj mu to gada, przyjdzie mu inne uczucie i ten rozum dalej to artykułuje, to co mu to uczucie dzisiaj mówi. I to jest tak samo prawdziwe jak wczoraj. Ale ja bym chciał to powiązać wczoraj z dzisiaj, a on nie ma w ogóle takiej potrzeby. Nawet go to irytuje, że ja chcę to powiązać, bo się nie może wyrazić. Rozumiecie? Ale chcę co powiedzieć, że jeśli ktoś dotyka tego nawiasu, staje na palce, a nie ma tego jednej rozwinięte, czyli nie dba o to, żeby to było koherentne, to długo nie postoi. To jednak jest coś, co go broni właśnie, bo ona jest niesprzeczna. Ona jest bardzo niesprzeczna. Ona jest ponadrozumowa, ale nie znaczy, że sprzeczna. Ona jest z tym zgodna, tylko jest ponad to. Jeśli ktoś tego pilnuje, to będzie,
to bardzo nieufnie będzie patrzył na wszystko, co sprzeczne będzie. To raczej nie będzie mu wiarygodne. I jeśli ten duch, za którym idzie, będzie go w sprzeczność prowadził, to nie będzie mu ufał. Bo on wie, że ten duch nie kłamie. Nie może mówić raz dzień tak, drugi dzień tak. I tak to nie jest. Czyli krótko mówiąc, to pomaga, bardzo pomaga. Że jeśli ktoś nie ma tej warstwy w sobie, a uczucia ma, bo tu należą uczucia, no to po prostu będzie funkcji tych uczuć. I jeśli nawet jednego dnia dotknie tej noetyki, to na długo nie posadzi. My to mieliśmy, jak wspólnotę prowadziłem, no to na rekolekcjach, no, że były takie rekolekcyjne nawrócenia, że ludzie po prostu coś przeżywali, no ale potem wracali do środowiska i już nie działało. No, stare schematy wchodziły. No to chodzi o to, że no właśnie takie coś, no także dobrze być matematykiem. Ale to chodzi też o taki matematyk życiowy, to znaczy dobrze nie mieć zgody na niekoherentność. To musi być spójne, to musi być spójne. I ta asymilacja poszczególnych doświadczeń, bo te doświadczenia mogą być bardzo dziwne, owszem, nieprzewidywalne, ale cały wysiłek mój polega na tym, że ja muszę je zasymilować, czyli uczynić niesprzecznymi z poprzednimi moimi wydarzeniami. To jest bardzo trudne. No bo czasem było tak, że wtedy zrobiłem tak, a teraz robię inaczej. Ja muszę sobie odpowiedzieć, czemu tak zrobię. Nie tak, że sobie po prostu tak pozwalam robić. Nie, ja muszę wiedzieć, czemu. I wtedy szukam i znajduję. Bo mogę zrobić inaczej, niż zrobiłem wczoraj, ale ja muszę to umieć wytłumaczyć. Ja tak Czemu tak zrobiłem? Ciekawe jest to, że czasami możemy zadziałać całkowicie sprzecznie, w sensie, no, załóżmy, jednemu człowiekowi pomożemy w sposób finansowy i będzie to prawdziwe, a w drugim przypadku pomożemy mu finansowo i jest to zła rzecz. I tak naprawdę funkcjonujemy na pułapie pewnych sprzeczności, chociaż jest to spójne, tak naprawdę. Wykonanie jednej i drugiej rzeczy jest prawdziwe. No tak. Ja tak miałem. Tylko to nie jest sprzeczne, jeszcze bym powiedział, bo to jest tylko niekoherentne, bym powiedział, że nie bardzo widzimy związek między jednym i drugim. Sprzeczne na początku to, nie. Sprzeczne to jest wtedy, wiesz, jak przychodzisz i mówisz, no na przykład kocham tę osobę, a na drugi dzień przychodzisz i nie kocham. Kochasz albo nie kochasz. Właśnie o to jest zasada sprzeczności. I tercium non datum, czyli trzeciego zasada połączonego środka też obowiązuje. Nic po środku nie ma, tak? Ale ludzi nie obowiązuje. Co? I może dzisiaj kochać, jutro nie kochać, i może i to jest okej. Okay. No dla mnie nie jest okej. Okay. Jak kochasz, to kochasz, jak nie kochasz, to nie kochasz. To w ogóle właśnie to jest, właśnie chcę powiedzieć, to poznanie jest jakoś wieczne. Nawet nie jakoś, tylko ono jest wieczne. Jak tak powiesz komuś kocham, to kochasz go zawsze i zawsze będziesz go kochał. Nie. To nie chodzi mi teraz o miłość męsko-żeńską, chociaż też, ale o jakąkolwiek miłość chrześcijańską. Czyś, jak kogoś pokochałeś, to będziesz go nosił w sercu i będzie to miejsce puste, nawet jak ten od czego odejdzie, będzie trwało to miejsce w tobie i on już tam nikt nie wejdzie. To jest jego miejsce w twoim sercu. To jest na wieczność, ja tak wierzę. Może głupi jednym, ale wierzę. Że to są rzeczy, które się nie zmieniają właśnie. To nie jest pod pewnym uczuciem. Puściłeś kogoś do siebie. On tam zamieszkał. Problem jest z takimi osobami, które wpuściłeś, a które już teraz nie są takimi osobami, jak były. To znaczy nie rozpoznajesz ich takimi, jakie były. Teraz nie wiesz, gdzie jest ta osoba, kurczę. Czy ona jeszcze istnieje? No bo ona już nie jest taka, jak ty ją poznałeś. Ja to wierzę, gdzieś istnieje, tylko nie wiem gdzie. Się śmieją, mówię, o co chodzi. No tak. I co z tym zrobić? Gdzie się to podziała? Co będzie? No tak, ale tak jak mówisz, to jest po ich stronie. Po twojej stronie, jeśli ich pokochałeś prawdziwie, czy zobaczyłeś prawdziwie, pokochałeś prawdziwie, jak byli prawdziwi, no to miejsce jest. Albo ja cię zapytałem, ja na swoją, zawsze tak powiem,
obronę, mówię tak. Ja nie wiem, ja może się mylę, ale mówię zawsze to samo. Od wielu lat zawsze. Może wszystko jest nieprawdą, ale przynajmniej to spójne i od tego w tym sensie, że tak, jest przestrzeń. Mam nieufność do ludzi, którzy raz mówili z wielkim przekonaniem coś, a potem z takim samym wielkim przekonaniem mówili przeciwną rzecz. No to nie. Tak nie. A czy zauważyłeś jakby zależność taką, że w kierunku... Podzieliłeś się na pół, czyli noetyka jest jakby, no załóżmy to tym wektorem. Jeśli ktoś nie spełni tego pierwszego, takiego rozumowego poznawania, to jest jakby ograniczone w noetyce. Czyli tutaj w możliwości tego poznawania dalej głębiej. Czyli wiesz o co mi chodzi, że jeśli zawężasz to poznanie, jeśli na przykład jesteś mało logicznym człowiekiem, to tak naprawdę wynikanie dalsze i poznawanie sercem jest w jakiś sposób zakłócone. No ale to ja ci odpowiem. Bardzo prosto i będziesz miał odpowiedź i znasz ją zresztą. Po co należy poznawać pismo? Po co jutro będziemy robić? No to jest dianoja, zdecydowanie dianoja. No ale po co? No żeby się osadziło to coś, rozumiesz, na czymś takim fundamencie właśnie, że ja znam te cytaty, że ja to wiem, że w momencie, kiedy ja będę słabnął, to ja sobie to przywołam, rozumiesz? Dlatego warto to znać. To jest taka struktura, którą sobie robię, też zabezpieczająca mnie przed zapadnięciem się. Rozumiesz, gdybym tego nie miał, wyobraź sobie, że tego nie masz, nie znasz pisma, no bardzo trudno żyć, no bo nic ci nie broni, tak? Nic sobie nie przywołasz, a tak sobie powiesz, przypomnisz sobie, co mówił Pan, tak? Albo i się obudzisz. Więc to jest strasznie ważne, chociaż to jest dianoja na razie, bo te słowa to są słowa na razie, tak? One muszą ożyć. Pismo samo w sobie jest nieżywe, bo to litera, to musi w twoim sercu ożyć, tak? No więc, ale warto je znać. Warto je znać właśnie dlatego, że sobie to przypomnisz, jak będzie źle. Dlaczego pytam? Bo tak naprawdę jakby wniosek jest też może jeden, ale niekoniecznie, że zwiedzenia powstają też w wyniku niewiedzy tak naprawdę, błędnego poznawania jakby w tej przestrzeni dianoi i leci to tak, w innym kierunku. Tak. No właśnie to, co ty tu mówisz o tych ludziach, którzy tak to jest dianoja jeszcze. To znaczy oni to takimi słowami używają. Ja wolę mieć fundament, ten dianoetyczny, jeśli tak to nazwijmy, biblijny, bo przede wszystkim on jest sprawdzony od wielu lat. Wielu ludzi tędy szło, mam do tego zaufanie, bo wiem, widziałem ich owoce, niż iść w jakimś kierunku, to dopiero teraz ktoś to wymyślił. Ja w ogóle nie wiem, nie znam jeszcze w ogóle, gdzie to prowadzi, co się z tym dzieje, czy temu można zaufać, czy nie zaufać. Rozumiesz, że ta dianoetyczna struktura dobrze była jakoś sprawdzona. No stąd jest ważne te poprzednie pokolenia. To nie jest tak, że od nas świat się zaczyna dzisiaj. To jest niebezpieczne. Ci pierwsi mieli pełne, nie? Nie, bo oni też byli Żydami, wiesz, w dużej mierze. Także to jeszcze gdzieś pierwsi, bo to wiesz, to stopniowo wychodziło z żydostwa, to z judaizmu. To nie tak, że to od razu się stało chrześcijaństwem. Słowo chrześcijaństwo się pojawia dopiero w Antiochii pierwszym. Także, że wiesz, oni na początku w ogóle się uważali za Żydów. To takie byli jak byli Saduceusze czy Faryzeusze. No, to jest że to nie jest tak, jak przychodzi i mówi, że ja tu jestem, inaczej nie mówi wprost, no. Ale o co chodzi, nie? No tak. To nie było, to nie miało podstawy jakby takiej, znaczy miało pismo, ale że przyjdzie. No ale wiesz, ja nie sądzę, że Jezus tak mówił. Zupełnie kierunek jakby. Słuchaj, no ja ci powiem, no my trochę tak, no jutro będzie, jutro, no jutro będziemy o tym mówić, no ale my też musimy znać miarę szaleństwa Jezusowego. To absolutnie było. Ta ich przygoda trwała półtora roku, no dzisiaj się myśli do trzech najwyżej. Nie dłużej. Teraz ja zawsze mówię, jak wiecie, jak nie mam odwagi żyć tak jak Jezus albo coś, to ma przy mnie, Panie Jezu, Ty, żebyś nie za długo tak. Bo w tym Nazarecie normalnie żyłem jak każdy. Mówię, chcę, że ja całe życie, także to trudne. To jest trudne, bo wiecie, na półtora roku, trzy to jeszcze, no, ale tak kurczę dłużej, no już się zaczyna. No to Ty, no. W tym sensie. I to też było widać, bo ci apostołowie już mieli problemy. No chodzisz i chodzisz i chodzisz, rozumiesz, no i co? I on nie przychodzi. To naprawdę był duży kłopot. No to widać, ślady są tego w piśmie, że mieli z tym kłopot, ale
Ale to było szalone, no. To było szalone absolutnie to, co Jezus robił i to było, no przystać do Niego, to było, wiesz, dość społeczne, społeczne jakby potępienie ludzi. To było szalone. No oni też, oni byli przekonani, że to się za chwilę skończy też. Nie potrwa. Ciekawe, ile zwariowało. No w ogóle, bo my znamy, że tak powiem, zwycięzcy piszą historię, nie? Więc my znamy tych, co właśnie apostołowie, to tak opisał ten, który na przykład odstąpił, był trochę, potem poszedł, już nie chodził, co by napisał, nie? Tego nie znamy. I mówi, uwiódł mnie na przykład, pisał, nie? Dałem się zwieść, wszystko na postawiłem, a jego ukrzyżowanie. No to, no co? I nic z tego nie ma. Bo nie doświadczył zmartwychwstania na przykład, tak? Można sobie wyobrazić takiego, coś nie doświadczył i powiedział, no i co? I jak na tym myślę? Dumny nie jestem. A on był osób. Tak, i przychodzi i ktoś teraz, ja przychodzę i on etyce mówi, nigdy więcej na etyki żadnej. Nie ma głupich. Raz już zaufałem, dziękuję. No tak by było. No. Za nogą na przykład Sokratesa, a mimo że są te podobieństwa i te same po prostu przekazy w Biblii, to na przykład całkowicie odrzucają. A ja bym chciał, żebyś mi pokazała jedną osobę, co idzie ze Sokratesa, bo to nie jest łatwe. Nie, za fragmentami. Za fragmentami, no tak, no wiesz, tak. To jest za fragmentami Jezusa. To cały kraj taki ma. Fragmentaryczny. No wiesz, bo Sokrates bardzo wymagający był tak naprawdę, więc jakby tak chcieli za nim naprawdę jest też... No nie, no przecież on, wiesz, on... Poniósł śmierć, rozumiesz, dobrowolnie. Nie przyjął, przecież dobrowolnie wziął truciznę, bo uznał, że ten duch, który go prowadzi, który go nigdy źle nie prowadzi, teraz mu nie każe uciekać, bo proponuje ucieczkę z więzienia, ale on mi nie każe uciekać. No szedł za czymś, coś, to jest dziwne, poganin, tak? Ale miał coś takiego, to nazywał daimonią. Czyli u nas to wiecie, też tłumaczę jako demon, ale daimonią nie znaczy, to takie bóstwo miał. Takie, jakby to powiedzieć... Przewodnik. Tak, takie coś, no. Znak. To nazwał znakiem. Ale nie znak w sensie że drogowy, tylko wskaźnik. Taki coś, co mu wskazywało w tym sensie. Miał takie semion, to się mówi. No i on go prowadził. Zawsze mówi, zawsze mi dobrze mówi. Zawsze dobrze mi mówi. I jak go nie słucham, to zawsze źle zrobi. I mówi, i szedł wtedy na ten, na, do tego sądu, którego sądzi na śmierć i mówi, i nic mi nie przeszkadzał, żebym tam szedł, a potem jak właśnie proponowali ucieczki, to nic mnie tu nie, właśnie nie tego, i on został i po prostu czuł, że ten daimonion prowadzi go do śmierci. W tym znaczeniu, że on ma to oddać, że nie ma uciekać, nie ma nic zrobić, ma ją przyjąć, no i to było niesamowite. On słuchał tego przede wszystkim. To było poruszające. No i w tym sensie, no, podobieństwa widać, no bo przynajmniej przy śmierci czy coś, no ale to był facet, absolutnie wyjątkowy, no, w tym znaczeniu, tylko że no bym powiedział, no taki przez, no Jezus to jednak jest inna liga, no, w tym znaczeniu, że no, on mówi takie rzeczy, to jest w ogóle, no bo tu jeszcze Sokrates był filozofem wykształconym i tak dalej, ale skąd ten cieśla mówi takie rzeczy, to jest niewyobrażalne. Przecież ta Galilea, wiecie, ten Nazaret, rozumiecie, to przecież było za długie zawsze. Nie pamiętam, 500 mieszkańców było czy coś takiego. To wspólnie sobie nie możecie wyobrazić, co to było w ogóle. No i on wychowany czyś taki, no skąd to wszystko wiedział? To jest w ogóle filozoficznie nie do wytłumaczenia. Bo jak ktoś w Atenach mieszka jak Sokrates, to można powiedzieć, no wiadomo skąd mniej więcej przerobił to, ale ten skąd to wszystko wziął? No nawet mamy takie przykłady, bo to jest w dziejach apostolskich miałem takich podobnych tych głosicieli. No ale jak się czyta nawet, bo coś tam pozostawili, no to w ogóle to nawet nie można powiedzieć, że to jest pierwsza liga i druga liga, to jest pierwsza liga i siódma liga. To w ogóle nie ma żadnego porównania z tym, co Jezusem. To jest absolutnie nie do wytłumaczenia, skąd można mieć taką mądrość na jakimś, za przeproszeniem, za dupiu.
niewytłumaczalne. Dla mnie to jest niewytłumaczalne. Jakby niewierzący, byłbym tam się zachwycał takim geniuszem, no bo to trzeba by wtedy za geniusza jakiegoś religijnego uznać, absolutnego geniusza, no bo to nie jest do wytłumaczenia, żeby tak się urodzić z takim wglądem rzeczy. I od 2000 lat ludzie czytają to i po prostu ja ich zawsze to dotyka. To jest celne. Ale co było to, że widzicie, no bo tutaj to wychodzi, zresztą to Jezus mówi, że jeśli ktoś chce zachować życie, to straci je. To jest właśnie coś takiego, że on wie, że żeby być wiernym temu poruszeniu, to trzeba być może oddać życie. W tym znaczeniu, że nawet życie nie może być powodem do zgody na sprzeczność. To znaczy, że jutro powiem co innego. Jeśli ja musiałbym jutro powiedzieć, to wolę umrzeć, a nie powiem. I to jest właśnie to, nie? Że absolutnie nie ma zgody na coś takiego i, no i wtedy koszt jest taki. No bo jak się wyrzekniesz, to możesz, nie? Jest coś więcej niż życie. I wtedy właśnie się pojawia, czy ja myślę, że ten Noes prędzej czy później takie pytanie ci postawię, czy jest więcej coś niż to, czy nie jest. Czy znaczy, bo to cię zaprowadzi do takiego, do różnych takich trudnych sytuacji. Wtedy sobie musisz zadać pytanie, czy, no bo no nie z tego świata. Ja myślę, że to poznanie jest nie z tego świata. Nie pasuje i nie da się tego zrobić. Nie da się tego zrobić. To takie fale. Fale widzę, że tak jest, jak czasem mówiłem, jest pociąg, jedzie pociąg, teraz u was jedzie pociąg, być może właśnie kiedyś u nas jechał. Tak, wchodzisz do tego pociągu, jedziesz, ale później nie jedzie długo żaden. A teraz idzie tu, a potem będzie jechał gdzie indziej. I to tak po prostu jest. No, wsiadasz albo nie. Nie rządzisz tym pociągiem. No to nie z tego świata. No tak. I teraz jest, teraz, dzisiaj, jutro, a ty powiesz jutro, no to tam jest napisane zresztą, jutro to ty nie. Chce jeden tam pamiętać, chce rodziców żegnać, a jeden tam coś, to nie. Teraz idzie pociąg, wsiadasz lub nie. Jutro nie wiadomo. A może dzisiaj, ale nie tędy. No tak jest, no. Nie rządzisz właśnie o to, co nie rządzisz tymi pociągami. One rzadkie są w ogóle, bo nie za często jeżdżą. I nie w tych samych trasach. Tak. Jedzie dziś tutaj, jutro będzie jedział którędy indziej i wiesz, nie wiesz tego. Przeważnie jeden rzeczy jedzie, może dwa, ale przeważnie jeden. Też nie ma zgody, bo ci, co wsiedli, niektórzy mówią, no to najpiękniejsza rzecz, jaką się niektórzy przeklinają, które wsiedli, a ci, którzy nie wsiedli, mówią, ale dobrze, że nie wsiadłem. Także nie wiadomo, kogo słuchać, nie? Bo są różne głosy na ten temat. Prawda? I kurczę, nie wiadomo, kto ma rację. Znaczy, ty musisz ocenić, kto ma rację. Twoje serce. To zawsze można w pociągu wybrać kibel, nie? Podróż będzie różna. No dobra, słuchajcie, to dziękuję wam za spotkanie. Zapraszam jutro. Jutro będzie bardziej teologicznie, może się też było tak teologicznie. Tak sprowokowaliście mnie, bo tak chciałem się filozoficznie mówić, ale sobie myślę, boże, to filozoficznie, bo to było bardziej teologicznie dzisiaj może. Ale fajnie, a jutro będziemy mówili o Jezusie historycznym i tak będzie dość, jakby to powiedzieć, może nie naukowo, ale poważnie będzie. Już tak chcę, żeby coś zrobić, coś konkretnego z wami zrobić.